A patronami i patronkami imiennymi odcinka są Nihilista Polski, najweselsze konto filmowe na Instagramie, web96.pl, blog o dawnym internecie, Leszek Frankowski, naczelny sklepikarz sklepu Szpeje, Haftpunk, czyli najfajniejsze hafty w Polsce, Łukasz Maciejewski, Marcelina Zawisza, Julia Druszcz, Szymon Eustachy, Evenement, Król Julian Copywritingu, Sylwia Trzepizur, Tomasz Kopoczyński, Miś Misiowa i Misio Junior, Leszek Frankowski, Justyna Mazur-Kudelska, Spoiler Master, filmowy podcast Michała Oleszczyka, Kotek Marszal, Yellow Tapir Films, studio animacji 2D, Marcel Marszałek, Szymon Jadczak, Foka i Morszwin, Grzegorz Kyc, Lepszy niż nic, Emiot Pro Tour, Wyjazdy kolarskie, Mieszko Minkiewicz, Jaczka z Kolumbii, Twingist, Drugie życie książki w ciele plakatu, Karolina Wielbacka-Lamus, Radio Gnom.pl, Dziki Rap z podziemia, Zofia Zin, Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem, Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy, Maciek z krótkiego podcastu o kinie Filmawki, Paweł Maciejewski, Kasper Kopeć oraz Mietczyński. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Podcast Tex. Podcast o latach 90. i zerowych. Bartek. Słuchaj, szybkie pytanie, taki quizik, można powiedzieć. Wyobraź sobie taką sytuację, że zostajesz czy to porwany, czy zaproszony na statek kosmiczny, potem dokonuje się na tobie rozmaitych badań, pomiarów, etc. Badanie jest zakończone. No i co robisz po zakończeniu tego badania? Czy po prostu wychodzisz, ale stajesz w progu, odwracasz się, mówisz do widzenia i wychodzisz? Czy spierdalasz, póki ci życie miłe? Czy zostajesz na tym statku, bo w tym antyludzkim państwie po prostu nie da się żyć? Gdybym był Janem Wolskim, to wydaje mi się, że po prostu kapelusz bym, uchyliłbym rąbka kapelusza i po prostu grzecznie się pożegnał. Ale nie jestem Janem Wolskim. Kim jest Jan Wolski, proszę państwa? No do tego jeszcze dojdziemy do tej informacji, no nawet niedługo, za parę minut już. Natomiast mamy na sam początek tego drugiego naszego odcinka o UFO. Będą trzy, ten jest drugi. Mamy kilka ogłoszeń. Właściwie nawet to są ogłoszenia, podziękowania, tak? Te podziękowania należą się po pierwsze wszystkim osobom, wszystkim naszym słuchaczom, którzy i słuchaczkom, które na nas zagłosowały w konkursie Influencers Life Awards. Dzięki wam dostaliśmy się do etapu drugiego, z miejsca drugiego. Jesteśmy w jednej kategorii z Freezem. To jest pierwszy raz, kiedy coś takiego się zdarzyło w moim życiu, że jestem w jednej kategorii w czymkolwiek z Freezem. Nie wiem, co mam o tym myśleć, ale tak się właśnie wydarzyło, więc jeśli wygramy ten konkurs, tam dalej już będzie głosował jury, to w takim będzie to znaczyło, że po prostu pokonaliśmy największego polskiego youtubera, więc to by znaczyło, że jesteśmy najlepsi w Polsce. Tak. Trzeba to powiedzieć zupełnie wprost. Ale nie uprzedzajmy faktów, bo być może to się zupełnie inaczej skończy. A drugie ogłoszenie, drugie podziękowanie należy się wszystkim ludziom, którzy kupili bilety na pokaz Poranku Kojota, po którym to pokazie odbędzie się nagrywanie podcast tekstu na żywo. Tych osób, które kupiły te bilety, było tyle, że bilety się skończyły, więc też chcielibyśmy... nawet nie zdążyliśmy powiedzieć o tym na nasz w social mediach, że takie wydarzenie jest. Powiedzieliśmy w odcinku i wyście wykupili wszystkie bilety. Jest to dla nas wspaniała informacja. Wiemy, że jest to przykra informacja dla osób, które nie zdążyły biletów kupić, ale no proszę państwa, tak to bywa, prawda? Co możemy powiedzieć więcej? Tak jest życie. Dziękujemy bardzo. Tak, ja chciałem powiedzieć, że jestem w jednej kategorii wagowej z Freezem, a potem sobie przypomniałem, ile ważę. 78 kilo. Także myślę, że Freeze jest szczuplejszym młodym człowiekiem. Przede wszystkim młodym. Tak, to wiesz co? Skoro już mówimy o byciu w jednej kategorii z wielkimi postaciami, to może skończmy ten łańcuszek ogłoszeń i podziękowań informacją, że zostaliśmy też nominowani, bo strasznie dużo tych nagród, tak. A może czas już to zajawić. Proszę państwa. Bo zostaliśmy nominowani w plebiscycie Best Stream Awards w kategorii podcast kultura, popkultura i współnominowani są Wojewódzki z Kędzierskim, Karol Paciorek, pozdro oczywiście, Podsiadło Kotarski i Karolina Korwin-Piotrowska. Tutaj już się nie zgłaszaliśmy, tutaj nas sami po prostu wciągnęli i głosować można na Instagramie albo na Facebooku pod postami z ogłoszeniem
nominacji. Musicie nas oznaczyć, napisać króciutko, dlaczego my, i dodać ten hashtag Best Stream Awards. Oczywiście, jeżeli chcecie, tak? No tutaj akurat mamy konkurentów bardzo poważnych, z poważną fanbazą, więc tym bardziej w sumie na was liczymy jako twórcy, no malutcy po prostu. Tak jest. Po kim my jesteśmy tak naprawdę. No. Czemu nie pozdrowiłeś Kuby Wojewódzkiego? Powiedziałeś, Paciorek pozdro. A... Nie, tak wiesz co, ogólnie powiedziałem te pozdrowienia. Nie, nie, nie. Dobrze, no ja z tej ekipy pozdrawiam jeszcze Radka Hutarskiego, ale przejdźmy do tematu odcinka, czyli do UFO. W ostatnim odcinku na temat niezidentyfikowanych obiektów latających opowiadaliśmy o fenomenie UFO w zasadzie od czasów średniowiecznych, tak, do XIX-XX wieku. Mówiliśmy o Roswell, mówiliśmy o tym, w jaki sposób popkultura reagowała na to, na te wszystkie osoby, które widziały coś dziwnego na niebie i nie były w stanie powiedzieć co, albo widziały coś dziwnego w ogródku i też nie były w stanie powiedzieć co to było, ale na pewno byli to ludzie, którzy nie przypominali na przykład rodowitych Teksańczyków, tylko przypominali. Albo jeż. Albo tak, albo jeż. Może to był jeż, nie wiem. Ja widziałem jeża 3 dni temu w ogródku. Ja też. Piesek, może to był ten sam ten w ogóle. Sam, no. Fan podcast Teksu. Przeszedł, skurwysyn. Tak, 300 kilometrów jeż zrobił. No? Myśmy odgonili naszego psa od jeża, bo stwierdziliśmy, że to się może skończyć źle. Niemniej tak. Dla norki, tak szczerze mówiąc. Tak, tak, absolutnie tak. Więc mówiliśmy o tych fenomenie zagranicznym, wspomnieliśmy troszkę o tam polskich, o polskiej popkulturze, o tym, w jaki sposób ona reagowała na, powiedzmy, narracje inwazyjno-ufologiczne. To chyba tylko jeden podaliśmy przykład, mianowicie piosenkę kultu Bliskie spotkania trzeciego stopnia. Tak mi się wydaje, że nie było więcej. Mhm. No a w tym odcinku będzie tego zdecydowanie więcej i chcielibyśmy dotrzeć do tych polskich, powiedzmy, do tego, w jaki sposób polska popkultura i polscy twórcy przetwarzali tego typu narracje. Zaczynając nasz drugi odcinek o UFO od historii, no właśnie, Jana Wolskiego. Jan Wolski, już nieżyjący od lat tam 30 paru, to był rolnik. Rolnik, który, tak się składa, stwierdził, że któregoś razu napotkał na swojej drodze dziwne istoty w czarnych skafandrach. Wow, ale się zrobiło mocno i wyrocznie. Tak jest. Od razu wam powiemy, że my tutaj referujemy tę historię za materiałem filmowym, telewizyjnym pod tytułem Odwiedziny, czyli U progu tajemnicy, i też zachęcamy, żeby to sobie sprawdzić, bo to jest krótki i ciekawy materiał. Mhm. Więc jak to było z Janem Wolskim? Jan Wolski sobie przemierzał na furmance wiejskie drogi. To wszystko się dzieje na Lubelszczyźnie w maju 78 roku. Niedługo będziemy mieli 45-lecie, więc to jest bardzo ważna rocznica. Myślę, że wszyscy wyjdziemy wtedy na ulicę i będziemy walczyć o demokrację. W każdym razie 71-letni wówczas Jan Wolski wracał sobie od znajomego, to wszystko działo się nad ranem, przed 8 rano, od znajomego mieszkającego, i tutaj od razu już kącik geograficzny i troszkę zamuła, także przepraszamy, ale troszkę researchujemy, prawda? Wracał od kolegi, który mieszkał w Dąbrowie Puszniejskiej. I to jest ciekawe, że nazwa tej miejscowości, jeżeli sobie ją googlamy, ona się pojawia tylko i wyłącznie w kontekście tego, o czym wam zaraz opowiemy, czyli tylko i wyłącznie w kontekście ufologicznym. Nieopodal Emilcina, w którym to, o czym będziemy mówić, się wydarzyło, jest Dąbrowa Godowska, która wcześniej nazywała się Dąbrowa Puścińska, tak? Więc być może jest to jeden z wielu przypadków, że ktoś walnął babola, a potem już reszta cytowała, no bo kto by znał wszystkie wsie na Lubelszczyźnie? No tak to niestety, znaczy, ty znasz. Niestety bywa. No ja w tym momencie tak, ale dopiero od wczoraj. Więc taka to była sytuacja. Wolski sobie przejeżdżał przez wieś, która nazywa się Emilcin. Powiat opolski, ale to nie jest Opolszczyzna opolska, tylko Opolszczyzna lubelska. Zauważył dwie jakieś takie niewysokie postaci, tam około 1,5-metrowe, może troszkę niższe, które szły w jego kierunku. Gdy go zauważyli, no to zwolnili i zaczęli się zbliżać do ścieżki, jakoś tak rozstąpili, gdy ta furmanka przejeżdżała drogą. No i te dwie postaci po prostu wskoczyły na furmankę, no i Wolski sobie po prostu dalej jechał, dlatego że był przyzwyczajony do tego typu zachowań, że gdy ktoś sobie jedzie wozem przez wieś czy przez jakąś dróżkę, idą jakieś dzieciaki, to po prostu wskakują na pakę i jest to
podwózka. Jest to zupełnie, zupełnie naturalna sytuacja z jego perspektywy. Równie naturalne, bo niesamowite jest tutaj podejście Jana Wolskiego, o którym będziemy jeszcze mówić. Równie naturalne tak naprawdę dla niego jest to, że te postaci wyglądają trochę jak ludzie, wyglądają humanoidalnie, no mają cztery kończyny, generalnie wiecie, jak ludzie wyglądają, ale tak poza tym to są ubrane w jakieś czarne kombinezony, lekko obcisłe w niektórych miejscach, gdzieś tu w okolicach korpusu nieco luźniejsze. Te osoby mają twarze, no raczej nie w takich, powiedzmy, wiesz, popularnych na Lubelszczyźnie kolorach. Mhm. Przy okazji mają bardzo wydatne kości policzkowe, nieduże oczy. Oczywiście Jan Wolski skojarzył to z Azjatami, no i rzeczywiście jak zobaczymy te takie portrety pamięciowe, no to można też, nie wiem, przywołać rdzennych Amerykanów, bo to też bardzo często podobna uroda, jeżeli chodzi o ten układ twarzy. No i co się działo dalej? No dalej działo się równie wesoło, prawda, bo dojechali w pewnym momencie do obiektu, który zdaniem Jana Wolskiego wyglądał jak jakiś taki krótszy autobus, jak jakiś taki, nie wiem, może dostawczak tak naprawdę. Mm. Ten pojazd się unosił na jakichś takich po prostu wirujących śrubach, które były umieszczone na rogach tego, nie wiem, jakiegoś takiego prostopadłościanu. Na dole była, jak powiedział sam Jan Wolski, windeczka. Tą windeczką wraz z tymi postaciami, które wsiadły mu na pakę, wjechał po prostu do środka tego, no właśnie, pojazdu, laboratorium i tak dalej. I tam został przebadany przez dwie postaci, wewnątrz była jeszcze jedna. Te postaci go badały przy pomocy jakichś takich talerzyków składanych, jakoś tak to wspominał, ale podszedł do tego w ogóle bardzo... z dużą otwartością. To należy tutaj powiedzieć. Mm-hmm. Zresztą Jan Wolski, pytany o tę całą sytuację, mówił o tym, że no generalnie, no nie, jak w wojsku mu kazali się rozebrać, to się rozbierał, więc tutaj też stwierdził, że nie będzie kombinował. Nie został skrzywdzony w żaden sposób w trakcie tego badania. Niepokojące było to, że na podłodze tego właśnie pojazdu, tego dostawczaka, leżą ptaki, które poruszają główkami i skrzydłami, ale nie mogą się wznieść. To były jakieś takie wrony albo kruki, tak to Wolski wspominał. No i co? Jeszcze była szansa na posiłek, bo te postacie, o których mówimy, zaczęły sobie wcinać coś, co wyglądało troszkę jak sopel lodowy, ale kruszyło się jak ciasto, miało około 30 centymetrów zdaniem Wolskiego, ale Wolski tutaj już podziękował, co jest oczywiście wspaniałe w tej historii, że postaci, które nie wyglądają jak ludzie, wsiadają nad ranem na jego furmankę, on mówi spoko, zapraszają go do jakiegoś statku kosmicznego, on mówi, że też spoko, każą mu się rozebrać, nie ma sprawy, chcą go czymś poczęstować, Wolski, nie, dziękuję bardzo, tu w tym momencie kończymy. Więc taki był podstawowy przebieg tej całej sytuacji, po wszystkim Jan Wolski, wracając do początku naszego odcinka, po prostu stanął w progu, ukłonił się, opuścił tenże pojazd, statek, odjechał wraz z koniem, który był przerażony absolutnie tym, co się dzieje, no bo to nie był obiekt, który wcześniej byłby na Lubelszczyźnie, a wydaje mi się, że i w innych województwach nie był zbyt często widywany. Rzadko, mhm. Tak. Tak, no Jan Wolski był wyjątkowo wyluzowany, muszę powiedzieć. Tak. Tutaj muszę zacytować Agnieszkę Wajszczyk z podcastu Zbrodnie Prowincjonalne, która dotarła do takiej wypowiedzi Jana Wolskiego, że a propos tego, że pozwolił właśnie wejść na ten wóz, no to wiadomo, tak na wsiach tak jest, że tak trzeba kogoś podwieźć, to się podwozi, i Wolski miał stwierdzić, że on tam jakiś wrażliwy nie jest, niczego się nie boi. Jak byli Niemcy, to ludzie się bali, a on ma na wszystko czas. Dzika to by się może przestraszył, ale jak ktoś grzecznie się ukłoni, to nieważne jak wygląda, bo i czegoż tu się bać. Moim zdaniem, gdyby więcej ludzi na świecie miało takie podejście do relacji międzyludzkich jak Jan Wolski, to wszystkim nam żyłoby się łatwiej, a na pewno łatwiej żyłoby się przybyszom z kosmosu, którzy na przykład nawiedzają z jakiegoś powodu Lubelszczyznę, znaczy z jakiegoś powodu. Bardzo piękna jest Lubelszczyzna. Być może po prostu kosmici słyszeli o tym, że Lubelszczyzna to jest nie byle co i postanowili się przyjrzeć i przejechać się przy okazji wozem. A że mieli 1,40 m, no to pewnie poruszali się troszkę wolniej niż my, więc dla nich ta odległość, powiedzmy, do statku kosmicznego była większa, więc dlatego poprosili o to, żeby... Tak bym stawiał, żeby ich podwieźć. No tak, no jest to historia, która osobom, które nie spotkały się z narracjami ufologicznymi albo spotkały się tak pobieżnie, powiedzmy, ona może się wydawać no już taką zwyczajną historią, która może być jakąś ściemą, może być, nie wiem, jakimś snem Jana Wolskiego, tak? Wydawać się czymś, co na pewno nigdy się nie wydarzyło, tylko w jakiś tam sposób ta historia została spisana i możemy o niej zapomnieć. Gdyby nie to, że jest to najprawdopodobniej
najważniejsza albo jedna z dwóch, trzech najważniejszych narracji ufologicznych w Polsce. Jest to historia, która została bardzo dobrze udokumentowana i co więcej, okazało się, że nie tylko Jan Wolski widział statek kosmiczny, znaczy Jan Wolski był na statku kosmicznym, tak, ale odlatujący statek kosmiczny zobaczyła jeszcze jedna osoba, mianowicie mały chłopiec, Adaś Popiołek, który miał krzyknąć w którymś momencie do swojej mamy, że widział taki samolot, który właśnie wyglądał jak autobus, tak? Czyli w zasadzie powiedział, jego relacja brzmiała bardzo podobnie do relacji Jana Wolskiego. Zdaniem Adasia ten autobus był koloru nieba, miał jedno okno i zobaczył w tym oknie pilota w czapce. I tutaj jeden z twórców filmu, o którym wspomniałeś, zapytał w jakiej czapce, a on wskazał na operatora, który wyglądał jak Kamil Glik, nie? W sensie nie wiem, czy mi się tylko tak wydaje, ale rzeczywiście wskazał na gościa, który wygląda niesamowicie mocno jak Kamil Glik i ten operator ma na sobie takie czarne, masywne słuchawki nauszne. No i to też by się zgadzało z relacjami Jana Wolskiego, no tak plus minus, no bo Jan Wolski wspomniał o tym, że kombinezony, które mieli na sobie kosmici, były takie, to były takie onesie, tak? I one też powiedzmy przylegały ściśle do twarzy i twarz wystawała z nich, tak? Więc te dwie relacje wydają się siebie być spójne. No i warto tutaj pochylić się nad filmem Odwiedziny, czyli U progu tajemnicy z roku 78, czyli przypominam z roku, w którym to miało się wydarzyć, tak? Czyli tam rzeczywiście ludzie z telewizji zareagowali bardzo szybko na to i to jest super, tak, swoją drogą, że ktoś postanowił tak szybko się tym zająć, dlatego że mamy w zasadzie relacje, nie wiem, tam, to mogło się wydarzyć ten plan 2-3 miesiące później, dlatego że to wszystko dookoła wygląda jakby to było lato albo jakaś taka wczesna jesień, tak, biorąc pod uwagę ubiory. Ten film jest wyjątkowy o tyle, że no po pierwsze tam pojechała tam ekipa z Warszawy i w tej ekipie był między innymi Grzegorz Osiński, czyli jeden z najbardziej znanych polskich rysowników komiksowych, autor rysunków między innymi do kilkudziesięciu pierwszych tomów Torgala, no ale nie tylko, tak, oczywiście on też robił bardzo dużo polskich komiksów, zrobił trochę komiksów z Janem Vanamem, tutaj z takich kultowców można by było wspomnieć Szlinka na przykład. No i Grzegorz Osiński na wysokości roku 78 to już był ceniony autor komiksów w Polsce i gość, który stawiał pierwsze kroki za granicą, no bo pierwszy tom Torgala to jest 77, tak? Więc to jest, no pojechał tam po prostu, wzięli ze sobą świetnego rysownika, który miał robić portrety pamięciowe kosmitów. I te portrety są po pierwsze zajebiste, w sensie ja uważam, że w ogóle to, co Rosiński machał w latach 70 i 80 to jest absolutna, znaczy to jest generalnie klasa światowa, wiadomo, rysunku, ale on już wtedy widać było, że to jest gość, który zjada wielu kolegów po fachu z zachodu. I tak się składa, że myśmy się przed nagraniem tego odcinka skontaktowali z Grzegorzem Rosińskim i zapytaliśmy go o to, jak on w ogóle wspomina tę całą historię i wspomina w ogóle po pierwsze plan filmu, a po drugie to wszystko, co wydarzyło się właśnie tamtego dnia zdjęciowego w roku 78, kiedy to Grzegorz Rosiński spotkał Jana Wolskiego i chcielibyśmy niniejszym oddać głos Grzegorzowi Rosińskiemu. I za chwilkę wracamy. No, ja nie wierzyłem w tą całą historię i pojechałem tam, żeby jakoś sam siebie przekonać, że to jest jakaś tam historyjka, jedna z wielu, bo wtedy było ciągle o UFO się mówi, o UFO, musimy mieć polskie UFO też, bo jak nie, to nie. Musimy mieć... Tam było dużo takich historii, których nikt nie wie, bo to nie zostało użyte ani w tych książkach, ani na YouTubach. Po zakończeniu tej całej historii naszej z Emicinem, to ja zacząłem coś tam wierzyć, że to jakieś były takie dziwne sprawy, że to nie mogło być wymyślone przez tego biednego dziadka tego Wolskiego, który nie widział nigdy nawet telewizora, bo telewizor jedyny był u proboszcza na plebanii. Cała wioska, jak chciała coś zobaczyć, to musiała tam biegać i oglądać. A ksiądz nie wpuszczał całej wioski. A ksiądz wiele kogo nie wpuszczał, tak. No więc to było... To co ja mam powiedzieć o
Ja wiem, co widziałem i jestem gotów naprawdę, ale z natury nie jestem naiwny i nieufny. Wiem, że coś tam musiało się zdarzyć. Wiem, że facet tego nie wymyślił. Nie, coś się takiego zdarzyło. Trzeba to uznać, moim zdaniem. To był Grzegorz Rosiński. Grzegorz Rosiński, jak wspominaliśmy, no wziął tam na planie udział w takiej swego rodzaju wizji lokalnej tak naprawdę, bo rzeczywiście rysuje tam na bieżąco to, o czym wspomina Jan Wolski. I sam Jan Wolski aprobuje te rysunki, mówi tam, że tak, dokładnie tak to wyglądało, więc zakładamy, że te wizje są wspólne, ale Rosiński nie był jedynym, powiedzmy, fachowcem, specjalistą, który był zatrudniony do realizacji tego filmu, bo tam na planie widzimy też psychologa Ryszarda Kietlińskiego, no i mamy do czynienia z jakimś takim, powiedzmy, badaniem psychologicznym przed kamerami i z tego badania wynika, że Wolski jest absolutnie osobą poczytalną, która nie konfabuluje i wszystko wskazuje na to, że te zeznania są zeznaniami zdrowego pod względem psychicznym człowieka. Zresztą, gdy to wszystko się wydarzyło, to Wolski zebrał ekipę i pobiegł tam w to miejsce, w którym spotkał kosmitów i w którym wszedł na pokład tego statku. Zadzwoniono też na milicję, milicjanci przyjechali, oczywiście wyśmiali Wolskiego, zarzucili mu, że jest prawdopodobnie pijany, ale syn Wolskiego powiedział wtedy, że ojciec w ogóle nie pije, więc nie ma opcji. Oczywiście ta wersja też była potwierdzana u innych mieszkańców wsi Wolskiego, którzy no, jednak mocno podkreślali, że to człowiek prawdomówny i człowiek, który dobrze się prowadzi, tak to nazwę. Mamy tam też socjologa Zbigniewa Blanie, więc moglibyśmy powiedzieć, że tak, no tutaj zebrano ekipę, powiedzmy, świeckich fachowców z Warszawy, więc oni są zupełnie niezwiązani z tym całym środowiskiem, więc ich opinie są obiektywne. Chociaż tutaj trzeba zaznaczyć, że Blania, o którym jeszcze wspomnimy, no bardzo mocno siedział w wątkach ufologicznych i będzie też to swoje zainteresowanie w latach późniejszych dyskontował, więc można oczywiście tutaj dyskutować, na ile jest w tym wszystkim rzetelnym fachowcem, ale co trzeba podkreślić, to rzeczywiście wyczuwamy w tym filmie poważne podejście do tematu, to znaczy to nie jest kręcone z tak zwanym przymrużeniem oka, że robimy taki sensacjonalistyczny reportaż, ale taki oczywiście wink-wink i tak naprawdę humorystyczny, bo jakiś po prostu, wie pan, wsiok lubelski sobie coś wymyślił, a my tu jedziemy z Warszawy i robimy sobie jajca. Nie. Akurat tam Wolski jest potraktowany z szacunkiem i raczej się nie podaje w wątpliwość jego wersji. Oczywiście tego typu interpretacje pojawią się później, ale też powiemy o nich później, to już od razu mówimy, że to nie jest ostatni odcinek o UFO, tak jak wspomniałeś, ale rzeczywiście jest to nakręcone z jakimś takim mimo wszystko czuciem, to znaczy po obejrzeniu tego filmu nie masz niesmaku, więc zachęcamy tym bardziej, bo to jest bardzo łatwo dostępne na platformie, która się nazywa YouTube. Tam jest bardzo dużo wideo, nie wiem, czy kojarzycie, ale zachęcamy. Kurde, muszę sprawdzić. No. Tak, jeśli chodzi o komiks, który Grzegorz Rosiński napisał, znaczy narysował do scenariusza Henryka Kurty, chociaż tutaj jest taka mała gwiazdka, jak rozmawialiśmy z Grzegorzem Rosińskim, to on powiedział, że tak naprawdę ten scenariusz powstał na podstawie jego kasety i że to było bardzo wierne przeniesienie tego, co było na nagraniu do komiksu, więc to jest, nie można tu mówić o pełnoprawnym, prawda, scenariopisarstwie ze strony pana Henryka Kurty, no ale to już mniejsza z tym. Jeżeli chodzi o ten komiks, to on zawiera coś, czego nie zawierał film, o którym wspomnieliśmy, ten z serwisu YouTube, Mateusz, mianowicie ostatni kadr. Na ostatnim kadrze widzimy ekipę filmową, która otacza Jana Wolskiego i która nagle, no, wszyscy są bardzo poruszeni tym, że gdzieś tam w krzakach zauważyli jakąś taką zieloną postać i tutaj czytam fragment komiksu. Na zakończenie tej opowieści warto dodać, że ekipa polskiej telewizji, która nagrywała słowa Jana Wolskiego, a przynajmniej 3 osoby z tej ekipy, zauważyła małego zielonego ludka, który zniknął w moczarach. No i tak, no to nas zainteresowało i postanowiliśmy zapytać o to wydarzenie Grzegorza Rosińskiego i o to, co nam odpowiedział pan Grzegorz. Ja miałem taką historię, że ja to wszystko nagrywałem, bo ja była w pewnym momencie, my tam rozmawiamy sobie, siedzimy z całą ekipą i była cholerny upał, straszna susza.
Ja patrzyłem na łące, taki słup się, ognia się unosi. Nie ognia, tylko dym. W takich momentach to się człowiek nie myśli jakoś tam logicznie za bardzo. Olałem to. Tymczasem zaraz po tym ktoś tam siedział na drzewie, jeden z operatorów z telewizji, i mówi: o, tam leci wasz zielony taki przedmiot. Ja patrzę w tamtym kierunku, to było mniej więcej tam, gdzie ja widziałem przed chwilą ten dym. Ja nie widziałem tego człowieczka, ale widziałem jeszcze dwie osoby z ekipy telewizyjnej. Jakiś taki zielony był. Pewnie, bo było tak gorąco, że może z tego kostiumu czarnego, który on tam występował. No i ja, pana, poszliśmy w tym kierunku. Ja mówię, tam taki dym był. Idziemy całą grupą, poszliśmy w tym kierunku. Patrzę, tam w tym miejscu była wypalona, wytopiona w ziemi taka dziurka. Takie jeszcze ciepłe było chyba. A potem wygnieciona trawa była w tym kierunku, gdzie ten mały ludzik, tamten ufoludek uciekał. No i tak obejrzeliśmy sobie to, tam wzięli to z tego Uniwersytetu Łódzkiego, wzięli próby jakieś tej skamieliny, tego stopionego materiału. I proszę pana, i potem idziemy przez te takie wygniecioną trawę. Ja mówię stop, a ja miałem magnetofon łączony, taki z Peweksu oczywiście, w tamtych czasach. Magnetofonik i wszystko, dzięki, wszystko było tam nagrywane. I tam był, i ja mówię, czy czujecie ten smród? Taki strasznie kwaśny, taki kwaśny zapach. I to było w formie kuli. Ja w życiu pierwszy raz widziałem zapach, który miał formę swoją. Tak nosem się, jak się objechało to naokoło, to było. To miało swoją formę. Jakiś taki kwaśny zapach dziwny. No i poszliśmy dalej i potem tak jakieś parę metrów dalej znowu taka kula. Tak jakby facet uciekał i bąki puszczał. No nie wiem, tak jakieś kosmiczne. Dla mnie to było, pierwszy raz się z tym czymś takim spotkałem. No i potem jeszcze była trzecia taka kula tego bąka i weszliśmy, to zaczął się las i tam były bagna. Już straciliśmy tropy tego. Wiadomo, że ktoś tam widział, że uciekał taki ludzik. Musiał nas obserwować. A ze strachu pewnie mu żołądek nie dopisał. To był Grzegorz Szosiński. Grzegorz Szosiński, który przy okazji powiedział nam w trakcie rozmowy, że wspólnie ze Zbigniewem Blanią, z magistrem Blanią, wymyślili taką intrygę, że na portretach pamięciowych z ufoludami, na kombinezonach tychże ufoludów umieścili takie żółte kółko z czerwonym takim kropeczką w środku i to było kłamstwo, Mateusz. To była ściema i to było po to, żeby odcedzić, prawda, te wszystkie osoby, które chciałyby do nich potem przyjść i powiedzieć, że tak, my też widzieliśmy ufoluda na Lubelszczyźnie i jeśli ktoś twierdził, że rzeczywiście ten ufolud miał takie żółte kółko z czerwoną kropą, to w środku to żółty okrąg właściwie, to znaczy, że na pewno jest to kłamstwo. No i tam podobno udało się tego i owego, prawda, nakryć na takiej ściemie. Tak właśnie było, był to sprytny fortel tak zwany, a co się działo później z Janem Wolskim i w ogóle z polskimi ufologami, no jednak ten ruch ufologiczny rodzimy zaczął się bardzo mocno rozwijać i no można tutaj zakładać w ciemno, że było to mocno inspirowane tym, co wydarzyło się w 78 roku w Emilcinie. Sam Jan Wolski był często zapraszany na tego typu zjazdy jako prelegent. Znaleźliśmy też takie fotografie, więc tak, był to fakt, tam były jego wspomnienia z pierwszej ręki. No a wspomniany Blania, no bo pan Jan Wolski zmarł w roku 90, jak wspominaliśmy, no sam Blania mocno jechał tym Emilcinem, między innymi w roku 96 opublikował
książkę Zdarzenie w Emilcinie, a swoją drogą tutaj mamy do czynienia jednak ze zdarzeniem, które dało się streścić w kilka minut. Pan Zbigniew Blania przydupcył po prostu całą pozycją tam prawdopodobnie, więcej kontekstu w tym wszystkim znalazł. Przepraszam, książek o Emilcinie jest strasznie dużo i niektóre są strasznie, strasznie długie. Tak, to jest bardzo, bardzo ciekawe, to jest ewidentnie po prostu jakaś taka kwestia niedoboru zjawisk ufologicznych na polskim gruncie, po prostu jak już się wydarzyło coś takiego doniosłego, że znamy sporo szczegółów, to już jazda, nie? To już 400 stron lecimy. Zdarzenie w Emilcinie Blani ma bardzo efektowną okładkę, więc to zdecydowanie warto sprawdzić. No ten temat był oczywiście obecny w mediach 90-sowych, polskich mediach, można się domyślać, między innymi w programie Na Każdy Temat, no bo jednak Na Każdy Temat istniało właśnie po to, żeby takie historie wyciągać i żeby jednak ten taki dreszczyk sensacji w tym wszystkim poczuć. Zbigniew Blania pojawił się w jednym z odcinków, jak Bartek tutaj słusznie zauważył, absolutnie się podpisuje, wygląda tak, że mógłby totalnie zagrać brzuchomówcę z Batmana i wydaje mi się nawet, że bez jakiejś charakteryzacji czy przebierania, bo to jest dokładnie ta postać, wspaniała rzecz. Mateusz, proszę, mam dla ciebie zadanie. No? Chciałbym, żebyś słuchaczom teraz opisał koszulę, którą ma na sobie Zbigniew Blania w programie Na Każdy Temat. Słuchaj, tego się nie da opisać, to są jakieś takie rzeczy, które się wymykają opisom językowym. Że w latach 90. lubiano dosyć efektowne koszule, które miały nieregularne wzory i to jest zdecydowanie jedna z tych koszul. Jeszcze mógłbym mieć muszkę ewentualnie albo jakiś taki, nie wiem, fularek, ale i tak jest naprawdę nieźle wystrojony. W tym odcinku pojawił się też wspomniany Adaś Popiołek, tak? Już jako dorosły mężczyzna, który tutaj oczywiście nie negował tych swoich dziecięcych wspomnień, tylko absolutnie się pod nimi podpisywał. W tym samym odcinku pojawiła się też moja ulubiona Zofia Namlik. To, przypomnijmy, osoba, która jej zdaniem miała płytkę wszczepioną przez kosmitów, która jej dawała rozmaite jakieś takie nowe możliwości, bo był to swego rodzaju taki nadajnik i Zofia Namlik też bardzo mocno wykorzystywała te umiejętności rzekome, aby prowadzić bioenergioterapię. Z tego miejsca znowu pozdrawiam kolegę Dynię, którego wyleczyła ze wszystkich, absolutnie wszystkich dolegliwości. Oczywiście tych rzeczy było dużo, dużo więcej. My tutaj wrzucamy ten Emilcin po to, żeby po prostu oddać pewnego rodzaju tutaj hołd i trybut doniosłemu wydarzeniu, jeżeli chodzi o polską ufologię i żeby zrobić tutaj taki grunt pod dalszą opowieść o tym, jak to w polskiej popkulturze ten wątek ufologiczny się przejawiał. Natomiast warto zaznaczyć, że tego typu świadectw w 90-sowej Polsce i w zero-sowej Polsce było dużo. Rozmaite kręgi na zbożu, nowe doniesienia dotyczące lądowań, poszukiwanie prawdy. Będzie tego mnóstwo, opowiemy w trzecim odcinku o polskim ruchu ufologicznym, o programie Niedowiary, o który zahaczyliśmy w naszym halloweenowym odcinku, także będzie jeszcze na to miejsce, żebyście nie mówili, że a to tam Emilcin, a kurwa, przecież tam nieopodal, wiesz, Sandomierza, przecież gość zobaczył. Dojdziemy do tego, tak? Będziemy starali się tutaj tym wszystkim zająć, ale w takim razie przejdźmy może do tego wątku polska popkultura, polskie periodyki, a wątki ufologiczne, który znowu nas kieruje do serialu z Archiwum X, o którym w pierwszym odcinku troszkę wspomnieliśmy. Tak, no rzeczywiście UFO w polskiej popkulturze stało się bardzo istotne, zwłaszcza w drugiej połowie lat 90., ale tak naprawdę wpływ na to przede wszystkim miało chyba z Archiwum X, więc my tutaj mówiliśmy oczywiście o Emilcinie jako takim pierwszym hiperwydarzeniu, powiedzmy, polskiego ruchu ufologicznego, że wreszcie możemy mówić, że zawsze, kiedy zapraszało się ufologa do jakiegoś programu w telewizji albo gdzieś, to on mógł powiedzieć, no tak, no można być sceptykiem, ale Emilcin, hello, ale w Emilcinie to i tamto. Natomiast ten Emilcin był takim, powiedzmy, no takim lokalnym fenomenem, który mógł się wydawać troszkę przaśny i tam on był oparty o, prawda, właśnie jakieś relacje osób ze wsi, więc przez mieszczuchów mógł być trochę ignorowany. No ale jak już wyleciało Archiwum Mix, to wraz z Archiwum Mix wleciała cała tradycja ufologiczna z zachodu, tak? Czyli właśnie mówienie o Roswell, mówienie o szarych ludzikach, tak? Czyli nie zielonych, tych, które widział Jan Wolski, tylko właśnie o szarych, tak? Czyli mówienie o nie wiem, snopie światła z nieba, a nie o latającym autobusie i tak dalej, i tak dalej. Tak, to wszystko było już przygotowane popkulturowo i tak wygładzone, żeby mainstream, powiedzmy, mógł się tym zainteresować. Z Archiwum Mix mówiliśmy krótko w poprzednim odcinku. Nie będziemy się tu na temat tego serialu jakoś specjalnie rozwijali, ale trzeba wspomnieć, że serial wszedł do Polski
do polskiej telewizji w roku 96. I znalazł bardzo dużą grupę fanów. Do tych fanów należała między innymi, należeli członkowie i członkinie redakcji Secret Service, to było czasopismo o grach wideo, o grach komputerowych w zasadzie wtedy głównie, która to redakcja stworzyła dział The X-Files, w którym analizowali odcinki, właśnie tam pisali o tym, jakie są teorie dotyczące tego serialu, dlatego że to był serial, który oczywiście generował teorie, tak, to było trochę jak Lości później, tak, że każdy miał swoją wizję tego, co tam się tak naprawdę wydarzyło, więc The X-Files to był serial, który był bardzo wdzięczny, jeśli chodzi o opisywanie wydarzeń w nim zawartych. Dotarliśmy między innymi do artykułu z roku 97 bodajże, albo 8, który w ogóle rozpoczyna się od wkurwienia na telewizję polską. Tutaj autor tego artykułu, niejaki Hunter, pisze, że któregoś razu, opisuje sytuację, że któregoś razu zamiast puszczać nowe odcinki i dowiedzieć się, co się wydarzyło dalej po jakimś tam cliffhangerze, polscy widzowie dostali stare odcinki, przez co polscy widzowie przypomnieli sobie, jak fatalnie to był grany serial na samym początku. Cytuję. Trzeba sobie powiedzieć, znów będziemy podziwiać wątpliwej jakości grę aktorską duetu Duchowny Anderson, którzy na dobre zaczęli się rozkręcać dopiero pod koniec drugiego sezonu. Znów zobaczymy wyłupiaste, rybie spojrzenie Scully i beznamiętną, kamienną twarz Muldera, który widać wówczas jeszcze sądził, że agenci FBI nie mają unerwionych twarzy. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj winy TVP chyba nie było jakiejś specjalnej, po prostu Amerykanie stwierdzili, że nie wyślą kolejnych odcinków, dopóki sami nie skończą u siebie emitować najnowszego sezonu, więc to nie były czasy, w których serial trafia globalnie wszędzie, tak w jednym momencie wszystkie odcinki, tylko trzeba było nie tylko czekać na to, aż ktoś kupi w Polsce prawa, ale aż jeszcze jakiś Amerykanin po drugiej stronie stwierdzi, że to już jest czas, żeby rozpocząć. No ale tak, ale mówię o tym dlatego, że Secret Service to było pismo, które miało bardzo wysoki nakład, które trafiało do młodzieży, powiedzmy, od 13 roku wzwyż, więc to była bardzo dobra grupa docelowa do przyjmowania narracji ufologicznych i które nakręcało ten hype bardzo mocno i które bardzo szybko w Secret Service skręcono w kierunku w ogóle mówienia o UFO, w ogóle mówienia o Roswell. Jest taki artykuł, który dotyczy właśnie konkretnie tego, a i UFOki, czy szare ludziki, czy zielone ludziki trafiły nawet na merch związany z magazynem, na koszulki i to wszystko było bardzo specyficzne właśnie dla drugiej połowy lat 90. Także nagle dostajemy bardzo, bardzo, bardzo dużo ikonografii związanej z UFO. Tak, jeżeli chodzi o ten zaginiony odcinek, bo to chyba nie do końca wybrzmiało, to był końcowy odcinek czwartego sezonu, a Amerykanie stwierdzili, że nie wyślą go, dopóki nie skończą emitować piątego sezonu, więc brzmi to dosyć absurdalnie. Jeżeli do tego rzeczywiście doszło, no to nie ma co winić TVP. W tym przypadku oczywiście, bo to, że wszystko, o czym chcemy porozmawiać, gdzieś jest po prostu absolutnie w dupie, na jakichś kasetach VHS, gdzieś tam na korytarzu albo w kotłowni, to jest oczywiście inna sprawa. Natomiast tutaj ta rzecz była dosyć, dosyć dziwna ze strony amerykańskiej. No tak, tak jak mówiłeś, troszkę merchu, troszkę dowcipnych obrazków. Jest tutaj rysunek Bartosza Ostrowskiego. Mulder stoi przed jakimś obiektem i mówi, wreszcie znalazłem statek obcych. W środku jest dość zimno i tak dalej. Puenta jest taka, że to jest lodówka, tak? Także wiemy, co to jest za humor. Polecamy nasz odcinek o gazetkach z dowcipami, a i te jeszcze się oczywiście dzisiaj pojawią. Jest troszkę też rasistowskiego humorku, oczywiście z dwóch jakichś takich tubylców. Tego typu postaci też Sadurski bardzo lubił jednak w swoich superpresowych gazetkach, czyli mamy oczywiście jakieś tam po prostu takie spódniczko, spodenki, straw, dzidę i dwóch czarnoskórych mężczyzn i podpis Men in Black, także no to są oczywiście smaki 90-sów, nie ma tutaj co mówić, ale tak jak powiedziałeś, no Secret Service mocno tutaj próbował to wszystko spieniężać i co mnie tutaj zaszokowało, bo oni mówią wprost o tym, że to są koszulki Fruit of the Loom, czyli jak wiemy, no to takie po prostu bardzo często wykorzystywane pod względem merchowym nie najlepszej jakości koszulki i mamy po prostu nadruk, który jest tam pewnie zrobiony jakimś tam flexem, jestem kurwa dziewiarz. Właściwie chciałem także powiedzieć, że także znam temat. Natomiast co mnie tutaj zaskoczyło, jeżeli to jest druga połowa lat 90., cena 39,90. Ja wiem, że to jako taki ekskluzyw, tylko to jakiś badziew musiał być solidny, jeżeli to Fruit of the Loom z folią, ale się zarabiało. 40 zł za t-shirt tam pod koniec 90-sów to nie najlepsza sprawa. No Secret Service podejmował te tematy ufologiczne i oczywiście podejmował je w taki właśnie znowu
sensacyjny sposób, bo mieliśmy w roku 2000 duży tekst na temat Roswell, pełen rozmaitych teorii spiskowych, które znamy, dotyczących oczywiście bazy wojskowej, która tam się znajduje i rzekomo jakieś tajne eksperymenty tam są dokonywane. Można się domyślać, jak to wszystko brzmiało. Podobnie jak można się domyślać, jak przedstawiał ten temat periodyk, który nazywał się Faktor X. Faktor X to rzecz, którą możecie pamiętać, co dla osób, dla których Zły był zbyt hardkorowym czasopismem, jest to absolutnie, kurwa, zrozumiałe, bo takowym czasopismem był. Faktor X był jakąś taką pośrednią opcją. Ja próbowałem to zbierać przez jakiś czas. Pamiętam, że wystraszył mnie artykuł na temat samozapłonu. Bardzo nie chciałem tego zrobić, po prostu bałem się, że kiedyś mi się to wydarzy. Także tutaj hashtag Jan Palach mogło do tego typu rzeczy dochodzić. To był jeden z tych periodyków, które oczywiście się zbierało w segregatorze i pamiętam, że nie robiło się tego w tak prosty i pragmatyczny sposób, jak w przypadku Świata Wiedzy, który miał po prostu dziurki. Mhm. No i w tym segregatorze oczywiście można było w tym klipsie to umieścić, tylko tam były takie plastikowe igiełki, które trzeba było powkładać pomiędzy strony, bo Faktor X był szyty, a nie był rozrywany, tak jak Świat Wiedzy, więc dosyć skomplikowana sprawa. No i co? W pierwszym numerze tego dwutygodnika w roku 98, już na początku mamy po prostu artykuł o strefie 51 i rozmaite teorie na ten temat, więc to też pokazuje, skoro wiesz, aż tyle czasopism w tym samym czasie cały czas grzeje ten temat. Za chwilę jeszcze zaczną emitować w polskiej telewizji, to znaczy w TVN-ie, nie wiem czy w polskiej, prawda, ale na pewno w polskojęzycznej telewizji zaczną emitować serial Roswell w kręgu tajemnic, więc był to w tamtym momencie temat bardzo, bardzo żywy, chociaż te artykuły zwykle powielają te same teorie spiskowe, które już dzisiaj dosyć dobrze znamy i które się nam mogły nawet troszkę jeść w międzyczasie. Nie? Tak, model biznesowy związany z Faktorem X, którego swoją drogą chyba nigdy nie kupowałem, mój kolega kupował, wydaje mi się, że nie miałem ani jednego numeru w domu, więc dopiero zetknąłem się z nim, prawda, 20 parę lat później. No to jest znany model biznesowy pod tytułem: pierwszy numer kosztuje 2 grosze, w sensie, no konkretnie złote 99, a kolejne kosztują już po 4 złote. Jest to model biznesowy stosowany do dziś. Ostatnio zszokowałem się, jak zobaczyłem, że jedna z firm, która zajmuje się tego typu działalnością, sprzedaje na części, w 100 iluś tam częściach, model domu Muminków, który jak już się go zbierze w całości po tych tam, nie wiem ile tam czasu to będzie wychodziło, to on będzie kosztował prawie 3,5 tysiąca złotych. Mhm. Ja nie wiem, czy to nie jest coś, czym się powinien zająć na przykład Walkik, bo ta cena, tej ceny nijak nie da się znaleźć, prawda, nigdy na stronach tego wydawcy. No ale dobra, wracając do lat 90., to jest model biznesowy, który do Polski właśnie triumfalnie wszedł w latach 90. Ja sam miałem, zbierałem na przykład Where is Waldo, te polskie, gdzie jest Wally, tam też w ten sam sposób to było zbierane, te dinozaury można było w ten sposób zbierać. No i tak, no i ten Faktor X grał oczywiście sensacją i tajemnicą. Literka X oczywiście nie jest tutaj przypadkowa w żaden sposób, tak? No jasne, że to też było dyskontowanie sukcesu z archiwum X, prawda? Co więcej, w podtytule tego magazynu jest napisane: twoje archiwum niewyjaśnionych zjawisk i zdarzeń, więc de facto tworzysz swoje własne archiwum X, co nie? Więc no... A to chyba przypadek, po prostu takie słowa użyli. Tak jest, oczywiście. W numerze czwartym na okładce mamy tekst Sekcja zwłok kosmity. Oczywiście jest to odniesienie do materiału wideo, o którym mówiliśmy w pierwszym odcinku podcastu o UFO. To jest o tyle zabawne, że to jest rok 98, więc jeszcze przed tym, jak twórca tego wideo przyznał się do tego, że to był skam w sumie i że to był wszystko efekt specjalny. No ale to zabawnie się czyta po latach, jak tej autor tego artykułu próbuje dojść do tego, czy to może jest prawda, czy nieprawda. I tutaj powołuje się na opinię takich, śmakich, wojskowych w ogóle tego, nie? No tak, no, napisano ileś tysięcy znaków na temat tego filmu i po latach wiemy, że zupełnie, prawda, niepotrzebnie. Być może dotyczy to wielu innych teorii spiskowych, nie wiem, Mateusz, nie mam pojęcia. Może tak być, chociaż tutaj trzeba oddać Faktorowi X, panu Faktorowi X, bo to jest od nazwiska redaktora naczelnego, trzeba oddać im, że oni tutaj przedstawiają jednak różne punkty widzenia, to znaczy nie jest to artykuł utrzymany w tonie, jest taki film i to jest rewelacja, to jest prawdziwy kosmita, nie, tutaj oczywiście przywołuje się rozmaite opinie, również ekspertów wojskowych, bo to miał być z założenia film, który powstał gdzieś w bazie wojskowej, oni mówią,
o tym, że nie, że gdyby dostali od tam swojego podwładnego tak nakręcony film, to po prostu na kopach z bazy, bo jakby to się robi dużo rzetelniej i tak dalej, i tak dalej. Jest tu sporo argumentów, ale podoba mi się, to oczywiście też pachnie mocno przedrukowo, to można się domyślać, że raczej jakiś tam dziennikarz z Warszawy nie zapierniczał po świecie i nie zbierał tych opinii i nie wydzwaniał, bo to drogie. Natomiast pojawia się tutaj króciutki wywiadzik z Rejem Santillim, czyli właśnie z tym producentem filmowym, który właściwie no przejął ten film, wymienił go na jakiś materiał, ekskluzywny materiał, niepublikowany materiał z udziałem Elvisa Presleya, więc tak, tutaj jest jeszcze tego typu historia. Elvis oczywiście też, jeżeli chodzi o teorie spiskowe, ważna postać, ale Santill jest tutaj bardzo cyniczny. Gdy już wiemy faktycznie, że to był fake, to on mówi tutaj tak, na pytanie, jak się pan czuje, odgrywając główną rolę w całej tej historii? Santilli, to koszmar. Chciałbym zająć się swoją pracą, jednak zamiast tego od kilku lat muszę odpowiadać na pytania związane z tym filmem. Chciałbym już z tym skończyć. Raz na zawsze. Może faktycznie po prostu stwierdził, że nie, jakby dobra, nie będę tego już ciągnął i niech to wyjdzie po prostu, że to jest fake. Albo naprawdę wszedł w taką rolę takiego gościa, nie, już mam dość bycia rzecznikiem tej sprawy. Nie? Mimo, że kurwa, no zbudował sobie troszeczkę publicity na tym. Ale to jest możliwe, nie? Że po prostu jak zobaczył, że w 2005 roku to już nie przynosi pieniędzy, tak? To już zauważy, że po prostu jakaś działalność przynosi coraz mniej zysków, no to już dobra, chuj, już nie pytajcie mnie o to, dlatego, że i tak na tym już nie zarobię, więc to przypomina trochę Michała Wiśniewskiego, który wypuścił singiel, a ja mam już dość dotyczący jego relacji z mediami, tak? Że, wara wiara. Tak, wara wiara. No Rej, no to ty dzwonisz, Rej, przepraszam, to ty dzwonisz z tym filmem. No tak, no było oczywiście w wielu numerach Faktora X bardzo wiele artykułów dotyczących UFO, no UFO to jest oczywiście, no właśnie, to jest jakiś tam dowód na to, że jeśli chodzi o sferę tajemnic, prawda, czegoś, co do czegoś ludzkość jeszcze nie dotarła, no to UFO to było w zasadzie podium tego typu zjawisk, jeśli nie pierwsze miejsce w latach 90., nie? Że to był super, super popularny temat. Pismo wychodziło przez 3 lata, do roku 2001, więc wydaje się też, że przy okazji ktoś wpasował się z tematem w absolutnie perfekcyjny czas. I przy okazji warto wspomnieć, że wyglądało zupełnie inaczej niż pisma ufologiczne. Pisma ufologiczne, o których powiemy sobie więcej w trzeciej części. Takie klasyczne pisma ufologiczne, tworzone przez poważnych ufologów, to były raczej rzeczy wyglądające troszkę zinowo, tak jakby ktoś tam sobie drukował to na własnej drukarce, albo w jakiejś małej, małej drukarni, tak? Chciałem powiedzieć małej drukaręce. Więc, a tutaj nagle wchodzi Faktor X, prawda, z dużym formatem, z kolorowymi zdjęciami, z sensacjonalistycznymi tytułami, z wywiadem z twórcą, znaczy ze świadkiem, tak, czyli z Rejem Santilli, który był podpisany jako tylko u nas, tak, więc to wszystko wydawało się, że no kurde, faktycznie, no mamy tutaj po prostu poważne pismo, a tak naprawdę, czy ono było poważne? Oczywiście, że tak, Mateusz. Tak. Natomiast moda z archiwum Mix napędzała sprzedaż nie tylko tego rodzaju periodyków, nie tylko prasy gamingowej, jak było widać wcześniej, ale też napędziło sprzedaż Szczepanowi Sadurskiemu, któremu zdarzało się w tamtym okresie dość często wydawać gazetki, swoje typowe dla siebie gazetki dobrohumorowe, związane jakoś z tematyką z archiwum Mix. Przypomnijmy tutaj dla osób, które nie wiedzą, kto zacz. Szczepan Sadurski to autor wspaniałych rysunków satyrycznych, które znają chyba wszyscy, którzy mieli 13 lat w latach 90. tam gdzieś po drodze. Nie mówię, że mieli 13 lat wszyscy, ale te 90., ale tak, gdzieś tak. Tam po drodze mieli lat 13. No i co, no, Mateusz, no myśmy dotarli do paru takich gazetek. Chciałem zapytać cię, który z rysunków satyrycznych, który został opublikowany, związany z The X-Files, jest twoim ulubionym? Wiesz co, ja mam tutaj swojego faworyta. Tak w ogóle dopiero teraz zauważyłem, że to jest numer dobrego humoru rysunki z lipca 98, a ja w styczniu 98 w tym samym periodyku zaliczyłem prasowy debiut, więc tutaj od razu wzruszenie. Natomiast jeśli chodzi o moją dzisiejszą perspektywę humorkową, najbardziej mi się podoba bezpośredniość. Będziemy tutaj oczywiście opisywać rysunek satyryczny, także najgorzej, ale najbardziej podoba mi się bezpośredniość jednego rysunku, na którym widzimy no, karykaturę Scully i karykaturę agenta Muldera i Scully mówi do Muldera: Mulder, znalazłam substancję, którą powinniśmy zbadać, na co Mulder odpowiada: przecież to ptasie gówno. To jest mój ulubiony też, przepraszam. To jest comedy gold. W sensie to jest, wiesz, to jest taki toporek do wcipu. No tak poza tym to mamy w ogóle 28 różnych wariantów żartu na zasadzie: to latające talerze, nie, to moja żona po prostu robi
awanturę w kuchni, nie? To się pojawia w kilku miejscach, albo pojawia się bardzo często też żart na zasadzie, że Scully mówi, no bo Scully jako sceptyczna mówi do Muldera, tak, że Mulder, mi się wydaje, że te latające spotki nie istnieją i akurat widać oczywiście nad nimi ogromny statek i to się pojawia tak w wersji z Yeti i tak dalej, więc tak w ogóle to kurwa, no ja zapomniałem o tym, jak tutaj... Jak dużo było tutaj rysunków takich amatorskich, które sąsiadowały też z często dosyć profesjonalnymi albo po prostu profesjonalnymi. Nie mówię nawet o rysunkach Szczepana Sadurskiego, ale tutaj jest to taki, jakiś taki totalny burdel i widać, że Szczepan Sadurski no nie filtrował za bardzo pomysłów. Oczywiście, czego dowodem jest też moja obecność tam przez 9-letniego, ale no jest tutaj mocno. Nie, Mateusz, to był świetny żart i nie pozwól sobie kiedykolwiek mówić, że było inaczej. Tak, no mamy na przykład tutaj też taki obrazek, na którym Mulder naprawdę jest in flagranti z jakąś kosmitką nagą, po czym okazuje się, że tą kosmitką po zdjęciu, tam ta kosmitka zdejmuje maskę i tam jest potem Scully, ona mówi, że zawsze podejrzewałam Muldera, że pociągają go tylko kosmitki, więc to jest to dokładnie, tak. No i są też rzeczy, które sprawiają wrażenie takie, że twórcy tych rysunków niekoniecznie oglądali z archiwum X, aha, czasami, tak raz na jakiś czas. Na przykład jest taki rysunek, na którym Mulder celuje pistoletem w Sedes i mówi do Sedesu ręce do góry, a Scully puka się w czoło, mówi Mulder, tu nikogo nie ma, bo rzeczywiście Sedes jest pusty, no ale widzimy, że w górnopułku z górnopułku wygląda jakiś mężczyzna. Nie wiem, w jaki sposób to ma coś wspólnego z archiwum X, szczerze mówiąc. Nie wiem, że on jest jakimś kosmitą, który właśnie atakuje górnopułki. No nie wiem, zawsze miałem górnopułk, dolnopułk, przepraszam, więc nie jestem pewien, czy było jakieś niebezpieczeństwo związane z tym, że ktoś tam mógł się gdzieś zakraść. Tak, no poprosimy osoby, które miały górnopułk, żeby tutaj w komentarzach pisały, jeżeli znalazły tam kiedyś jakąś postać. I w ogóle poprosimy o opinię, czy górnopułk, czy dolnopułk, to jest bardzo ważne. W komentarzach bardzo prosimy. I też, czy Sedesy z półeczką, czy bez półeczki, też tylko to jest w zabudowie istotne. Teraz, proszę pana, o geberit. A to jest pułapka trochę, bo jak ci zepsuje, to wtedy problem wiem, jest. Wiem, ja się tego bardzo boję. No, no nam się zepsuło w mieszkaniu, które wynajmowaliśmy na Mokotowie i rzeczywiście nie dało się tego ogarnąć zupełnie. Dobrze. Armatura, no cóż. To jest właśnie sposób, w jaki Podcastex angażuje swoich słuchaczy, tak prosząc go, ich o opinię. No dobra, to co tam? Przejdźmy dalej może. Ceramika, armatura, kosmici. To nasze najważniejsze zainteresowania, ale przecież też telewizja i sitcomy. Pogadamy oczywiście chwilkę o tym. Chwilkę. Zaraz się okaże, że to będzie trwało 1,5 godziny. You never know. W każdym razie teraz może zahaczmy o serial, o który... Czasami podpytujecie, to jest w ogóle bardzo problematyczna sprawa, bo ten materiał bazowy będzie dla nas bardzo, bardzo bolesny, jeżeli kiedyś do tego dojdzie. Mianowicie chodzi o 13 posterunek, tutaj dokładnie o 13 posterunek sezon drugi, który no, zawiera też wątek bardzo mocno, właśnie kurwa tam ufologiczny, sci-fi, ale oczywiście przeżartowany, prześmieszkowany. Jest cały odcinek, który jest zbudowany wokół jednego nieporozumienia, bo to pamiętajmy, że to komedia omyłek, mianowicie chodzi o to, że cała ekipa na początku sobie ogląda jakiś taki dokument dotyczący no, jakichś tam istot pozaziemskich, no i oczywiście wpadają w paranoję. I tutaj, jeżeli chodzi o kwestię jakiegoś takiego prezentyzmu u nas, która się czasami gdzieś pojawiała, przewijała, my zawsze mówimy o tym, że no po prostu z dzisiejszej perspektywy trochę za grubo. I tu już jest pierwsza taka sytuacja na wejściu, bo właściwie po tym, jak ta cała ekipa na posterunku, no nie wiem, czy kojarzycie, ale tam to wszystko się dzieje na posterunku i policjanci i policjantki to bohaterowie i bohaterki. Ekipa ogląda ten dokument i stępień zaczyna perorować o tym, że on, no, że to nie są żadne bujdy, że on też miał spotkanie z kosmitami. I zaczyna to wszystko wciągać jakąś PRL-owską historię o tym, że wychodził nad ranem na Śląsku od kolegi i zahaczyły go po prostu niebieskie stwory w hełmach, które zabrały go na statek, rozebrały do naga i że po prostu jedna z tych postaci miała w rękach pałkę, znalazła jego legitymację milicyjną, tak? Wszyscy się zbiegli, jakby zobaczyli ufolutka, tutaj cytując. I na pytanie tutaj kolegów, koleżanek, czy mu pobrali wtedy organy do przeszczepów, stępień odpowiada, że tak, że pobrały mu te postaci jeden organ i wszystkie z niego skorzystały, po czym dodaje jeszcze, że po wszystkim musiał zwymiotować. Więc mamy już na wejściu w sumie
ni to kurwa żart z gwałtu na mężczyźnie, ni to jeszcze te wymioty, czyli po prostu docelowo oczywiście te milicjantki nie były jakieś takie w jego... Jakby... Jezus Maria, a to jest tak naprawdę dopiero początek tego odcinka. Nie? Tak, znaczy dzisiaj bardzo często w takich narracjach około mężczyznowych, incelskich pojawia się jakiś taki, taka, no swoją drogą prawdziwa teza, że gwałty na mężczyznach bardzo często są obracane w żart i to jest totalnie prawda, absolutnie tak, w popkulturze lat 90. I zerowych to się działo bardzo często, ale trzeba powiedzieć, że super często za tymi narracjami, za tymi żartami stali po prostu mężczyźni, jak na przykład tutaj, tak, to jest autorami scenariusza jest dwóch Ślesickich, tak, więc to nie jest tak, że tam, nie wiem, to jakaś zemsta kobiet za to, że ten, tak, tylko to są rzeczywiście mężczyźni, którzy pisali te rzeczy. No tak, od tego zaczyna się odcinek, oczywiście później do tego nie wracamy, dlatego, że 13 posterunek to jest serial, który jest tak absolutnie roztargniony i tak nie wiem, zły, jeśli chodzi o strukturę, że czasami mam wrażenie, jak oglądam poszczególne odcinki, że oni kręcili po prostu draft powstały rano. W sensie, że tam aktorzy nie dostawali tydzień wcześniej tych scenariuszy, tylko dostawali je tego samego ranka, dlatego że Ślesicki jeszcze coś tam kończył i nie przepisywał tego, nie dawał tego nikomu do czytania, tylko po prostu te lecieli z tym tak na żywca. To była rzecz napisana potwornie źle. No i w czwartej minucie tego odcinka jest całkiem zabawny żart jednakże. Mianowicie jest to żart z muzyki z archiwum Mix, to jest taki remix tej muzyki. Mnie to rozbawiło, nie wiem jak ciebie, Mateusz, ale nie. Ktoś, kto to zrobił, nie wiem, no, miał chyba, nie wiem, większe wyczucie komediowe niż Ślesicki. Jeszcze większe, może się wydawać. Czyli zrobił to ktokolwiek, tak? Zrobił to ktokolwiek, tak. Anyway, o co chodzi w odcinku? No chodzi o to, że Czarek i Kasia odkrywają, że teczka osobowa znaleziona w archiwum, i to słowo archiwum jest oczywiście ogrywane. To jest też ciekawe, że nie wiem, że słowo archiwum zostało przejęte absolutnie przez tytuł z archiwum Mix, nie? Że teczka osobowa komendanta jest pusta, nie? I gdy Czarek o to idzie zapytać, to zostaje akurat komendanta, który nałożył na siebie taką zieloną maseczkę i chodzi na czworaka. Nie będę tłumaczył dlaczego, to jest nieważne. To jest po prostu, są rzeczy, które dzieją się tylko dlatego, że Ślesicki stwierdził, że musi być coś zabawnego, więc perepeczka na kolana i lecimy z tematem. Chodzi na czworaka z zieloną twarzą, tak? I coś tam mówi do swojego psa i widząc to, Czarek stwierdza, że Czarek, w sensie nie mówi o Cezarym Pażurze, tylko tak się nazywała jego postać, Cezary. Czarek stwierdza, że to jest na pewno kosmita. No robi się z tego w pewnym momencie jakaś taka polska wersja, taka bieda wersja Invasion Movie, nie? Że tam po drodze bohaterowie stwierdzają, że na pewno wszyscy, wszędzie dookoła są jakieś ufoki, potem ta maseczka zielona oczywiście trafia na pysk Pershinga. Czarek stwierdza, że Pershing to jest po prostu kosmita, tylko że w ogóle nie używa... Przepraszam, jako że to jest serial policyjny, którego emisja zaczęła się w latach 90. Pershing to był było imię psa komendanta, tak? Tutaj nie chodzi o wiadomą postać, tak? Bo to by przynajmniej było ciekawe, no. Tak, tak. No właśnie, tutaj Czarek stwierdza, że Pershing na pewno jest też kosmitą, tylko właśnie nie używa żadnego make-upu, żeby upodobnić się do człowieka, tylko tak wyglądają kosmici. Arnie, czyli postać grana przez Piotra Zelta, postać, która jest inspirowana Arnoldem Schwarzeneggerem, stwierdza, że to musi być Predator na pewno. No, dzieje się tu wiele rzeczy, przy okazji pojawia się gdzieś po drodze, z jakiegoś powodu pojawiają się Gwiezdne Wojny i Lord Vader i wydaje mi się, że to już jest jakiś zupełny burdel, bo Gwiezdne Wojny nie mają nic wspólnego z tematyką inwazji, z archiwum Mix, nie? Tak jakby się komuś gdzieś to brzmi trochę tak, jakby się komuś po drodze skojarzyło, że to kosmos, tam kosmos, dobra, to wrzućmy jeszcze Vadera. Tak, nie? Tak, tak. No nie ma to sensu. Tak to, dokładnie tak to wygląda. Komendant z dupy rzuca, niech moc będzie z tobą, zdaje się, że do postaci Rysia. I to wszystko się dzieje tylko i wyłącznie po to, żeby ten no jednak dosyć lichą fabułę pchać do przodu. Więc mamy tutaj oczywiście ferię rozmaitych tropów sci-fi i doskonałych żartów. Jest między innymi Cezary, który chce wytłumaczyć Arniemu, że chce się wysrać, ale Arnie tego nie rozumie, tak? Bo Ślesicki zdecydował, że Arnie, który jest najgłupszy, nawet nie rozumie najbardziej podstawowych ludzkich potrzeb, takich po prostu zupełnie niskich, podłogowych, fizjologicznych. Czemu nie? No mamy też fragment doskonałego pisania, bo tutaj w pewnym momencie Sławomir Orzechowski, wcielający się w postać księdza, wbiega na posterunek, krzyczy, że przybywa z krucjatą przeciw zepsuciu i prostytutką. No i nawiązuje dialog z Arnim, tak? I tutaj może zacytujmy, Arni mówi, niech się ksiądz modli, mamy tu obcego. Na co odpowiada ksiądz, no sorry, cytujemy, Murzyna? Arni, Predatora.
I ksiądz na to, z Predatorii w RPA. Także mamy tutaj, oczywiście chodzi o Pretorię południowoafrykańską, ale mamy tutaj no fragment doskonałej zabawy słowem. No co tutaj można powiedzieć, nie? Tam się rzeczy dzieją po prostu, bo w momencie przyłożenia długopisu do kartki Ślesicki stwierdził, że tak, to będzie dobre. Jakby tam nie ma już żadnej wtórnej refleksji, nie? Że a, może jednak by to przepisać. Mówiłeś o tym, że to wygląda tak, jakby wszyscy dostali te drafty rano. Tak, to momentami jest poziom, który zahacza o Świętą Wojnę, która jest wzorcowym przykładem serialu Macie piłkę i grajcie, nie? Jakby nikt nad tym nie panuje. 13 posterunek jest czasami bardzo blisko i przyznam, że zapomniałem o tym, jak blisko. Nie? Tak, to też byłem zaskoczony. No, ten żart z Predatorii, czyli Pretorii, to jest trochę... To chyba miało być taka gra słów, taka podstawówkowa typu właśnie, że tam japoński złodziej flamastrów w Koshimazaki, nie? Tylko, że ten Koshi... To też nie jest śmieszne oczywiście, tak? Ale chociaż wiesz, gdzie jest ta gra słów, tutaj oni dodali po prostu jedną sylabę do Pretorii, co nie ma już żadnego sensu. I to jest trochę jak taki żart stworzony przez ośmiolatka, nie? W sensie, że jakbyś... Znaczy nie, no wiesz co, to jest oczywiście słaby żart i chujowe pisanie, natomiast logiczne w takim sensie, że ksiądz słysząc o tym, że chodzi o obcego, to mówi Murzyna? No bo przecież to czarny. No więc potem Arnie mówi o obcym, o predatorze filmowym obcym, no i ten łączy dwie rzeczy, więc oczywiście jest to słabe, ale to nie jest nielogiczne, nie? Tak, ale jest to... Głupie, nie? Jakby przede wszystkim, wiesz... 13 posterunek? Odnosząc się do żartu o Koshimazakim, tak, słynnym japońskim złodzieju flamastrów, mam na myśli to, że tam ktoś przynajmniej włożył trochę pomyślunków w to, żeby to brzmiało chociaż zabawnie, nie? Że tam mamy do czynienia z jakąś, nie wiem, z jakąś tam naprawdę zabawą językiem, nie? A tutaj nawet nie zabawa językiem, no to jest... Żart opierający się na tym, że dwa słowa brzmią troszkę podobnie. Znaczy, upieram się przy tym, że to jest zabawa językiem, tylko zła, tak? Bo jeżeli jeden tak, mówi o Afrykanach, a drugi o obcym i to się wszystko zlewa tutaj w puencie, ale to są generalnie takie rzeczy, że nie, to musi być, nie? Wiesz, to jest bardzo, bardzo mocno wyczuwalne. Maciej Ślesicki, filmowiec nagradzany, nominowany, no dobrze. Dwa razy do Oscara. Trzeba powiedzieć. No właśnie, to jest w tym wszystkim, w tej całej historii, to jest absolutnie, absolutnie wspaniałe. Oczywiście przy okazji komendant zaczyna grać w tę grę, no bo jest już po prostu lekko podkurwiony, to znaczy właśnie, że to jest komendant, o tym za chwilę, bo jest jeszcze puenta, ale powiedzmy, że komendant, postać grana przez Perepeczkę, no przebiera się, czyli smaruje sobie twarz już tym jakimś zielonym mazidłem, robi sobie z jakichś, nie wiem, piłeczek ping-pongowym oczy, jakieś takie sztuczne, straszne zęby, i wychodzi po prostu do swoich, jeszcze nastroszył włosy, wychodzi do swoich podwładnych, no i oni już w ogóle wpadają w panikę. Puenta jest taka, sorry, jakby już troszeczkę wam psujemy zabawę z oglądania tego odcinka, że wchodzi znowu postać grana przez Marka Perepeczkę w takim rynsztunku wędkarskim, bo komendant miał być na Mazurach, tak? To był jakiś jego wyjazd, jakiś jego urlop. No i oni wtedy wpadają w panikę, bo orientują się, że kurde, to tamten to jednak... Czyli to jeszcze ktoś inny, czyli to był jakiś klon komendanta, czy coś w tym guście. Oczywiście zostajemy tutaj z niedopowiedzeniem, nie wiemy, czy komendant się szybko przebrał i chce sobie pojajcować ze swoich pracowników. Prawdopodobnie tak, ale zostajemy tutaj z jakimś takim minimum niedopowiedzenia. No, nutka tajemnicy się nad tym odcinkiem unosi jak cholera, a przy okazji to jest bardzo tak bardzo niezgrabne, nie? Na polu rzucania jakimiś tymi właśnie tropami i tak dalej. Ojej, no... Ciężkie to jest. Po prostu Mateusz, przyznaj, że rozśmieszył cię żart z Predatorii Werpa, więc dlatego go bronisz tak za ciebie. Nie, ja go po prostu zrozumiałem i nie wiem, czemu się nad tym tak dziwujesz, tak szczerze mówiąc. Tak jak mówiłem, jest to słaby żart, ale zupełnie, zupełnie logiczny. Czego tutaj będziemy wymagać od 13 posterunku? No niewiele można wymagać. Tak, rzeczywiście wygląda to bardzo tanio, bardzo źle i to jest powód, dla którego nie nagraliśmy jeszcze żadnego odcinka o 13 posterunku, dlatego że wyobrażam sobie, że obejrzenie tego wszystkiego to jest brnięcie przez jakieś taką po prostu, przez jakieś takie bagno właśnie tego rodzaju dowcipów, nie? No to taki styk z gówna, że ten Harun po prostu tym kijem brodzi w jakiejś mazi, no troszkę tak. Ostatnio dostaliśmy taki feedback, że ja to bardziej o gównie, a tu proszę bardzo, kolega też potrafi, nie? A tak, że ty o gównie, a ja o seksie. Nie, my się wymieniamy tutaj, tak, spokojnie. Tak. No więc właśnie, jest to bardzo niezgrabne, tak jak mówisz też w kontekście tego, że po prostu
Krzesicki próbował wziąć modny temat i jakoś go tam zrobić, tak? I wyszło tak, jak wyszło. Ktoś dostał za to pieniądze, prawda? A Krzesicki założył sobie potem za ten konkretny odcinek szkołę, prawda? Robienia filmu. Gratulujemy. I gratulujemy też 2 nominacji do Oscara. Nie żartujemy. Naprawdę Krzesicki był 2 razy nominowany do Oscara. No, być może jest bardziej utalentowanym producentem niż scenarzystą. No to na pewno. Natomiast co tam jeszcze polska telewizja próbowała, prawda? W jaki sposób próbowała grzebać w tematyce ufologicznej, no próbowała na przykład w taki sposób, że w odcinku 102 Rodziny Zastępczej, ten odcinek 102 nazywał się Latający Talerz, Filipowi, czyli, przypomnijmy w ogóle, czym jest serial, może niektórzy nie pamiętają, no jest to serial, w którym Gabriela Kownacka i Piotr Frączewski grają rodziców, którzy mają już 2 dzieci, syna, młodszego syna i starszą córkę i jeszcze prawda, adoptują 3. Więc co się dzieje w tym odcinku? No, w odcinku drugi syn, znaczy biologiczny syn Kwiatkowskich twierdzi któregoś razu, że wydaje mu się, że widział latający spodek. Ojciec, czyli Piotr Frączewski, oczywiście stara mu się od razu wytłumaczyć, że chuja tam, nie powiedział tymi słowami, ale stara mu się powiedzieć, że na pewno to się da jakoś tam racjonalnie wytłumaczyć. No a co się dzieje w wyniku tego, że Filip widział UFO? No Filip zrobił to, co zrobiło wiele dzieciaków z lat 90., czyli po prostu sięgnął po jakąś nie wiem, szurgazetkę na temat UFO, która pewnie jest złożona z jakichś tam teorii spiskowych. No, następnego dnia właśnie wszyscy, cała rodzina ze zdziwieniem stwierdza, że oto Filip zaczął czytać książki. Przy czym Filip siedzi z czymś, co przypomina bardziej taką broszurkę, to rzeczywiście jest prawdziwa książka, która nazywa się UFO Tajemnicze Światła na Nocnym Niebie. No to jest 32-stronicowa broszura, a słyszymy od postaci Majki, czyli jego biologicznej siostry, że nie no, o czym nie wie, że on czyta i nie jest to czasopismo o grach komputerowych, ani magazyn o sporcie, tylko najprawdziwsza książka. Więc to jest jeden z tych momentów, w których reżyseria trochę nie domaga, dlatego że my jako widzowie widzimy, że to nie jest prawdziwa książka. Znaczy, no książki się nie ocenia po długości, ale jednak widzimy, że to jest szyte po prostu tak na płasko i że ma to 32 strony, więc to do końca, to jest czasopismo bardziej, nie? Tak, ale wiesz co, przy okazji trzeba podkreślić, że Fifi to jest Zajawkowicz, nie? Że albo istoty z innych planet, albo libertarianizm, nie? Że to jest po prostu tego typu chłopiec, żywe srebro, że co chwilę ma jakieś nowe fascynacje o tym, jakie korwinizmy plutł w jednym z odcinków, no to pewnie wiecie, jest tego typu fragment w sieci www. No dobrze, że no, rodzina nie wspiera jego pasji, przynajmniej jeżeli chodzi o zainteresowanie UFO. Nie wiem, jak tam z tym libertarianizmem. Wszyscy z niego szydzą, że to tam Fifi się zapisał tam do archiwum X, No wszyscy generalnie mu dopierniczają. No Filip bardzo mocno obstaje przy tej swojej wersji, że tak, że to wszystko jest prawdziwe, że ta prawda i tak dalej, że to wyjdzie na jaw, że naukowcy przed nami ukrywają to wszystko. Pożycza razem z Romkiem, czyli właśnie z tym swoim no, bratem, tak? Jedno z tych adoptowanych dzieci Kwiatkowskich. Pożyczają od Jędruli drogi teleskop, wiadomo, że Jędrula ma pewnie w domu w kurwę jakiegoś takiego, wiesz, drogiego szajsu, nie, zaawansowanego, bo tak, no to, bo tak, to jest taka postać, nie? Taka postać, ale rodzina raczej podejrzewa tutaj jakąś paranoję, czy coś w tym guście. Fifi zresztą informuje aspiranta granego przez Boberka o tym, że tak, że to wszystko prawda, jakby, no oczywiście, że Bagieta też tego nie podchwytuje, generalnie nie była to postać, która jakaś bardzo mocno pomagała komukolwiek, no ale nic nie szkodzi. Więc wszystko w końcu zostaje rozwiązane na zasadzie, że tak, no ten aspirant mówi o tym, że jakie tam w ogóle UFO, że to tam jakiś, nie wiem, talerz satelitarny na jakichś tam drutach po prostu wysokiego napięcia i to są wszystko jakieś takie absolutne wymysły. W międzyczasie tam trwa jakiś taki szkolny projekt, mam wrażenie, na wzór tych amerykańskich, że ty w domu będziesz coś tam robił, model Układu Słonecznego albo tam, nie wiem, opiekował się jajkiem czy coś w tym guście i okazuje się, że Filip, który w ramach tego projektu po prostu zasadził kwiatka, konkretnie tulipanę, no okazało się, że ten kwiatek jest już bardzo, bardzo dorodny, co ma być w ogóle dowodem na to, że jakieś takie pozaziemskie siły tutaj działają. No, róbcie z tym, co chcecie, oczywiście. Nie wiadomo do końca, co tutaj jest clue tego odcinka, natomiast jest to kolejny dowód na to, że te wątki, no, miały się dobrze w polskiej kulturze i w polskiej telewizji z tamtego czasu, bo to przecież jednak podobny okres. Tak, to jest kolejny finał, który wykorzystuje trop, który nie, można by było określić jako or is it, nie? W sensie, że na końcu się dowiadujemy, że istnieje racjonalne wyjaśnienie, albo przez cały czas wiemy, że istnieje racjonalne wyjaśnienie jakiejś tajemnicy i w ostatniej scenie dowiadujemy
dowiadujemy się, że jednak prawdopodobnie coś tutaj może być na rzeczy, prawda? Nie? Tak się kończy też ten odcinek 13 posterunku, nie? Tak naprawdę, więc tutaj mądre głowy scenopisarskie od siebie wzajemnie tutaj pewne wzorce podbierały, no. Tak, tutaj trzeba powiedzieć, że bardzo mnie zafascynowały te reakcje reszty rodziny na to, no to wiadomo, że jak rodzeństwo czasami lubi poszydzić tam z siebie albo coś, no to mnie jakoś niespecjalnie dziwi, że tam ta starsza Majka robi sobie jajca z tego Filipa, ale na przykład właśnie jak matka mówi dosłownie, ja to się jednak zaczynam naprawdę martwić, z nim trzeba poważnie porozmawiać albo zaprowadzić do psychologa. Ja nie wiem, proszę panią, no jakby dzieciaki mają różne zajawki, to czasami jest UFO, czasami to są dinozaury, z reguły to przechodzi, jak nie przechodzi, to wtedy syn głosuje na Konfederację, ale z reguły jednak przechodzi, nie, więc no... No, ale widzisz, no właśnie a propos tej Konfederacji, gdy Fifi mówił w odcinku o tym mniej więcej coś takiego, że podatki to kradzież, własność prywatna, ludzie się sami zorganizują, nie potrzeba tam niczego publicznego, to nikt mu nie mówił sobie, no pierdolni się w głowę czy coś tam. A jak zaczyna mówić o tym istoty pozaziemskie, coś tam, to wtedy jest szydera i brak wsparcia, albo nawet ruganie, nie? Coś tutaj nie gra. Znaczy, wydaje mi się, że tam była właśnie taka rozmowa z ojcem, gdzie ojciec próbował mu wytłumaczyć, dlaczego państwo jest potrzebne i tak dalej. Próbował to zrobić w jakiś taki spokojny sposób, a tutaj wszyscy go z buta traktują w tym odcinku po prostu, nie? Tak. Ufologicznym. Tak, przy czym ten właśnie ojciec grany przez Franceskiego, on w pewnym momencie stwierdza, że w sumie chuj, dobrze, że czyta książki chociaż i tyle, więc jeśli chociaż się wziął za książki chłopak, to jestem w stanie sam stwierdzić, że widziałem gdzieś tam jakieś UFO. Dawno sobie nie przypominałem tego serialu, a tutaj, prawda, proszę, obejrzałem ten odcinek w przeciwieństwie do odcinka 13 posterunku, który po prostu był tak rozwalony, że nie byłem się w stanie na niczym skupić. Tutaj chociaż opowiedzieli mi historię od A do B, która ma jakiś sens i która jest sympatyczna i rozumiem, czemu bohaterowie reagują tak, a nie inaczej, więc obyło się to bez bólu. Bez bólu, który przydarzył mi się w trakcie seansu odcinka serialu, który się nazywał Szpital na Perypetiach. To było jedno z tych... Znaczy, wydaje mi się, ostatnio jak powiedzieliśmy, że Graczykowie są trochę zapomniani w stosunku na przykład do Kiepskich, czy do na przykład 13 posterunku, to dostało nam się, że nie, że Graczykowie mają fandom i tak dalej, są fora, etc., etc. i grupki na Facebooku. Pewnie tak, więc pewnie teraz jak powiem, że Szpital na Perypetiach to jest serial troszkę zapomniany i tam potem miał jeszcze kontynuację, która się nazywała Daleko od Noszy, to pewnie znowu się uruchomią ludzie, którzy stwierdzą, że no jest memosfera związana ze Szpitalem na Perypetiach i czemu takie bzdury gadamy. No być może jest, więc nie będę mówił, że zapomniane. W każdym razie ja go trochę zapomniałem, ja go nie widziałem jeszcze dawniej niż Rodziny Zastępczej. Był to serial, który opowiadał o pracy w służbie zdrowia, mniej więcej z takim wdziękiem, w jaki 13 posterunek opowiadał o pracy na komisariacie, tak? Czyli bardzo dużo jakichś takich absurdalnych sytuacji, no nie był jakiś taki, nie wiem, błyskotliwy absurd, który komentował naszą rzeczywistość, tylko po prostu to był zestaw głupich postaci, które robiły głupie rzeczy, tak? To jest najprostszy sposób na to, w jaki sposób pisze się komedię taką wzorowaną na amerykańskiej, to wsadzasz jakiegoś kompletnego po prostu idiotę na pierwszy plan, takiego jak Czarek, który robi głupie rzeczy i z tych głupich rzeczy, które on robi, które nie mają żadnego sensu, nie ma żadnych motywacji, żeby je robić, tak, wynikają jakieś inby. No to tutaj dostaliśmy zamiast Czarka doktora Kidlera, który był grany przez Pawła Wawrzeckiego. Tenże Paweł Wawrzecki właśnie próbuje chyba trochę odpierdalać tego pazurę, w sensie próbuje wzorować trochę swoją rolę na nim, tak mi się przynajmniej wydaje, ale jest nie do zniesienia. Jest straszny. No i w konkretnym odcinku, o którym mówimy, czyli Ranne UFO, Kidler wymyśla jakąś taką intrygę polegającą na tym, że ponieważ grany przez Kowalewskiego ordynator ma krosę na dupie i nie może przez nią siedzieć, to żeby to się nie wydało w ogóle, tak, to on stwarza jakąś taką historię o tym, że będą mieli ciało kosmity w szpitalu i będzie trzeba się nim zająć, zrobić jakąś operację, czyli prawda, polski Roswell gdzieś tam w polskim szpitalu i w związku z tym cały szpital dostaje jakiejś paranoi i wszyscy w to zaczynają wierzyć i Wawrzecki zapierdala z jakimś kocem na sobie. No w sensie naprawdę to jest głupie w chuj i jeszcze nieśmieszne, nie? Więc... To jest bardzo trudny serial. To jest oczywiście jeden z 50 seriali Krzysztofa Jaroszyńskiego emitowanych w telewizji Polsat i one mają swój sznyt, ale w Szpitalu na Perypetiach i w Daleko od Noszy też z tego, co pamiętam, bo ty mówisz, że tak troszkę zapomniałeś. Ja mam wrażenie, że chciałem zapomnieć, bo tam, wiesz, jakby kloaczne żarty lubimy, ale nie zawsze, więc z tego typu tam historii jest dużo. W ogóle można odnieść wrażenie, że, nie wiem, amfetamina i ekstazy to był po prostu specyfik podawany w bufetach na planach polskich seriali w pewnym momencie, bo jak się popatrzy na ekspresję Wawrzyckiego, czy na, oczywiście na ekspresję Cezarego Pazury w 13 posterunku, to można się zastanawiać, czy jest tam jakiś temat w tle. W każdym
każdym razie, co jeszcze interesującego wydarzyło się w tym odcinku, szpitala na perypetiach, no na końcu tam się pojawia para agentów z BBR-u, z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, którzy się nazywają Duchowny i Malderowa. To prawdopodobnie czeska agentka, to znaczy agentka czeskiego wywiadu pod prawdziwym nazwiskiem. Jak sobie zobaczycie, jak ci agenci wyglądają? No nikt tam się nie pierdolił jakoś z castingiem, nie? Bo to mała rulka, tak naprawdę nie wymagająca jakichś wielkich umiejętności aktorskich, tylko ten żart, żeby był tak troszkę bardziej dokręcony, mógłby polegać na tym, że oni są rzeczywiście dosyć podobni. Tutaj pani ma podobnie uczesane włosy jak Gillian Anderson z archiwum Mix, ale to właściwie tyle, bo mamy po prostu tylko i wyłącznie takie wink-wink, ale niedopracowane. Natomiast jak się na to wszystko patrzy, no to też można podejrzewać, że jeden odcinek Szpitala na Perypetiach to tam powstawał, wiesz, że jakby te dni zdjęciowe, że to było krótsze w sumie niż ten odcinek tak naprawdę, nie? Że to, wiesz, 12 minut i heja, no więc no, z czego się tutaj spodziewać? Tego dnia musieli nakręcić jeszcze 4 odcinki, więc tak. Oczekujesz. Tak, no te imiona agentów Biura Bezpieczeństwa Narodowego są w ogóle strasznie głupie, bo Duchowny i Molderowa, czy Malderowa, dlaczego no oba te czemu wszystko jest związane? Wokół? Tak, tak, nie? No, no to nazwijcie jego Skali, żeby on się nazywał Skali albo Skaliński czy coś. Albo ona się mogła nazywać Skalska, po prostu, nie wiem, jakiś taki po prostu, też to nie jest oczywiście śmieszne, ale przynajmniej jest w miarę logiczne widzieć, wracając do Predatorii. Tam to się przynajmniej jakoś w miarę tłumaczyło, tutaj już nie. Tak, tak. No, tak, tutaj z ciekawostek znów dostajemy parodię z żartu, z motywu muzycznego z archiwum Mix i też mnie rozbawiło, muszę powiedzieć, to jedyne dwie rzeczy, które mnie rozbawiły. Ty lubisz żarty muzyczne chyba. Nie? To... Znaczy nie, bo to tak wchodzi nagle, wiesz, dość nieoczekiwanie i to, no, być może dlatego, że po prostu oglądasz 20 minut tego serialu, czy tam 15 i już spodziewasz się kolejnego chujowego żartu słownego z jakiejś właśnie, jakiejś predatorii i tak dalej, i tak dalej i nagle dostajesz coś trochę subtelniejszego, no nie wiem, no być może to z tego wynika, to nie jest tak, że też pękałem ze śmiechu w tych momentach, tylko tak chichłem, no, uśmiechnąłem się, okej, nie, chociaż tak się pobawili, nie. Głupia intryga kończy się strasznie głupio. Tutaj co więcej, znów mamy bardzo podobną fabułę polegającą na tym, że no właśnie jest jakaś tam jakaś tajemnica, tylko że w tym tutaj dostajemy jeszcze słabszą tajemnicę, dlatego że ona nie jest tajemnicą. Od początku wiemy, że UFO to jest kłamstwo, tak? Więc ta puenta też jest, nie wiem, niezbyt interesująca, więc tutaj może nie będziemy się jakoś specjalnie skupiali, prawda? No, ja się nie zastrałem ze śmiechu, nie wiem jak ty, natomiast... Ja nie chcę mówić. Nie, ty nie chcesz mówić, dobrze, rozumiem to. Natomiast tutaj możemy dość płynnie przejść do Świata według Kiepski, do serialu, któremu poświęciliśmy już ileś godzin z naszego życia i nagraliśmy o nim dwa odcinki podcasteksu. Serialu, który też szanujemy chyba obaj, tak? Zwłaszcza dzisiaj, powiedzmy, ja miałem różne powiedzmy relacje z tym serialem na przestrzeni lat, no, ale tak finalnie dzisiaj go bardzo szanuję. To jest serial, o którym obaj napisaliśmy teksty, które ukażą się w antologii tekstów o świecie według Kiepskich, która to antologia nazywa się Nikt nikomu nie tłumaczy. Chcielibyśmy powiedzieć, że możecie ją już teraz kupować, bo sprzedaż rzeczywiście ruszyła, ale w momencie, w którym nagrywam ten odcinek, czyli 19 kwietnia roku 2023, coś tam się popsuło technicznie i mam nadzieję, że już niedługo będzie można tę antologię sobie zakupić. Polecamy w każdym razie. Damy znać, jak się tylko to wszystko uruchomi, nie? Na Facebooku. Tak, śledźcie naszego Facebooka, Instagrama i inne media społecznościowe. Natomiast no, Świat według Kiepskich to jest serial, który był długi bardzo, miał ponad 500 odcinków i który łapał się za tematykę UFO, ufologiczną, kosmiczną i tak dalej, bardzo, bardzo często, tak? W sensie, mówiąc bardzo często, no wydaje mi się, że tego typu motywy mogły pojawić się nawet w, nie wiem, 10, być może większej liczbie odcinków i one korzystały z bardzo różnych tropów, które przewijają się w narracjach ufologicznych, tak? Z jednej strony to są właśnie latające spotki, to są też zapłodnienia, tak? O czym powiemy za chwilę, to są też zielone ludziki, tak? Więc tych tropów jest tutaj bardzo wiele. Jest nawet jeden odcinek, który był takim full-blown, mówiąc z angielska, invasion movie, ale do tego przejdziemy, dlatego że zacznijmy od odcinka 6, który nazywa się Umcia Umcia. I to jest właśnie, to jest odcinek, który korzysta z tropu zapłodnień właśnie. Tutaj zapłodniony przez kosmitów zostaje Ferdek Kiepski, przez kosmitę właściwie, przez ostatniego przedstawiciela swojego gatunku, który właśnie nosi imię Umcia Umcia. Odcinek zaczyna się od całkiem
spoko animacji 3D, która przedstawia latający spodek, który tam leci na ziemię i potem sobie tam gdzieś lata nad Wrocławiem. Całkiem spoko, no bo to jest rok 99 i ta animacja jest, nie wiem, no jest okej, nie? Nie mogę tutaj się przyczepić. Coś takiego mogłoby się pojawić w Świętej Wojnie i byłbyś zachwycony, a tutaj może od kiepskich oczekujemy. Nie, to by zjadło budżet akurat, nie? Tak. Buczkowski by głodny chodził potem. 13 zł budżetu na efekt specjalny, tak. Prawda, to nie starczyłoby. No i tak, no i po tym czadowym początku swojego zrealizowanym przez Daniela Zduńczyka, który do dziś się zajmuje tego rodzaju projektami CGI, kosmici instalują się właśnie w kamienicy przy ulicy Ćwiartki 3x4 i w takiej predatorowej scenie first person perspective śpiący Ferdek zostaje zapłodniony przez usta, przez kosmitę i potem dzieją się rzeczy, które są bardzo, bardzo creepy. Jeszcze bardziej creepy niż ten początek, no bo Ferdek spotyka tego kosmitę, przy czym ten kosmita wciela się najpierw w niego samego, tak, spotyka swojego sobowtóra de facto, a później widzi członków swojej rodziny i tam mieszkańców kamienicy, którzy też są de facto umcią. I jest to rzeczywiście, no nawet może trochę przerażające. Jest to dosyć creepy. Rzeczywiście ten kosmita, tak jak wspomniałeś, no wciela się w członków rodziny, no i jakby przemawia pod ich postacią, ale mówi rzeczy związane oczywiście z tą tutaj prokreacją, która była jego celem. Oczywiście, że Ferdek myli potem prawdziwych członków swojej rodziny z tym, że umcią i no pojawia się tutaj jakaś taka scena, gdy atakuje Halinę. Jest to, przyznam, że dosyć mocne i faktycznie dosyć nieprzyjemne, tym bardziej, że prawdziwy Waldek przybiega i bardzo go to bawi, bo myśli, że tutaj sobie baraszkują, tak, jego rodzice. No, nie wygląda to dobrze, tak, Ferdek dusi po prostu Halinę, bo myśli, że to jest umcia, potem mu kompletnie odwala, z pomocą przychodzi Leon Niemczyk, który jest, jak to zwykle, lubieżnym i tutaj można dodać oczywiście jakiś tam zawód czy coś tam, no to tutaj jest akurat lubieżnym lekarzem, który jak słyszy tylko imię umcia, to myśli, że chodzi o fikimiki, tak, bo tego typu wariant też mógł się tutaj pojawić. W każdym razie, no Ferdek jest przerażony, jak to zwykle osoba, która zaszła w ciążę z kosmitą. To znaczy, tak mi się wydaje przynajmniej, że tak jest po prostu tutaj uzus, tak to nazwijmy, ale trafia na ogłoszenie w gazecie, ogłasza się tam profesor dr Wiktor Wektor. Przyznam, że to mnie akurat troszkę dalej bawi. I tym, że Wiktorem Wektorem jest oczywiście Mariusz Czajka, który się w Kiepskich wcielał w rozmaite role. I dalej pojawiają się rzeczy, które się tak nie starzeją jakoś znowu super. Okazuje się, że Wiktor Wektor został uwiedziony przez umcie, przez tego kosmitę, tylko że znał go pod imieniem Barabara, no i odbywają z Ferdkiem taką rozmowę na zasadzie, że tak, ja miałem to samo. Nie mieli tego samego, bo akurat Ferdek niczego nie wiedział, tak, nie doprowadził do tego, co się wydarzyło, tylko stało się to pod jego, że tak powiem, nieobecność, bo spał, natomiast Wiktor Wektor po prostu wszedł w jakąś romansową reakcję. Koniec końców co? No, Ferdek ma urodzić tego kosmitę, ma przedłużyć ten ród. Pojawia się tutaj... Oczywiście tutaj jest pewien fortel, tak, bo chodzi o to tylko, żeby przywołać tego umcie. Ferdek tylko udaje, że się przygotowuje do porodu i woła umcie i umcia przychodzi pod postacią Mariana Paździocha, więc znowu mamy jakąś taką scenę dziwną, paraerotyczną, bo pewne ruchy nam tam sugerują jakąś, nie, powiedzmy, niedwuznaczną sytuację, no ale na szczęście wszystko ratuje Wiktor Wektor, który zna sposób na umcie, mianowicie... Sposobem na umcie jest uruchomienie takiego bączka, czyli takiej no zabawki po prostu, jakiejś już dosyć oldschoolowej i myślę, że zostało to wrzucone tylko i wyłącznie po to, żeby umcia mógł krzyknąć: Wiktor, błagam, nie puszczaj bąka. No jakby tylko i wyłącznie, oczywiście tutaj krzyczy to Ryszard Kotys, w którego się umcia w tamtym momencie wciela. Jeszcze przy okazji Ferdynand Kiepski jest częstowany wódą, tam szlugami, bo ma wywołać poronienie. No generalnie jest to, kurwa, jak słyszycie, dziwny i nie do końca wygodny odcinek, ale na pewno dosyć doniosły, jeżeli chodzi o relacje Kiepskich z kwestią ufologiczną, to na pewno. Tak, no tam jest zupełnie wprost mowa o tym, że Ferdek musi dokonać aborcji i ta aborcja musi zostać dokonana przy pomocy szlugów piwa i wody, które na zmianę tam są przyjmowane. I coś co więcej, Ferdek no, bardzo się cieszy, po pierwsze z tego, że tej aborcji dokonuje, a po drugie z tego, że no, dokonuje ją tak przyjemnymi czynnościami jak chlanie wody, piwa i palenie szlugów. Tak. No, proszę państwa, no nie wiem, czy ten odcinek z naszego opisu brzmi lepiej niż to, co opisaliśmy wcześniej, po 13 posterunku, ale ja muszę powiedzieć, że czemu doceniam troszkę bardziej Kiepskich tutaj niż 13 posterunek? Po pierwsze dlatego, że
że jest to odcinek skupiony na jednym temacie i on nie zapierdala po prostu po różnych tropach, które są zupełnie bezsensowne. On bierze jeden konkretny trop, jeden konkretny lęk lat 90., który polegał na tym, że porwą cię kosmici i zapłodnią i będą robili na tobie jakieś dziwne eksperymenty i realizuje go. Po drugie dlatego, że no jest tu naprawdę taki, no zwłaszcza jeśli mówimy tutaj o Polsce lat 90., ciekaw jestem, czy tutaj nie interweniowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. No jest to jednak żart z aborcji dokonywanej przy pomocy wody, tak? Więc to. Są tutaj sceny, które są bardzo niewygodne wizualnie, jak wspomniałeś, więc ja to doceniam, muszę powiedzieć i... No cóż, no, nie dość, że to jest trochę zabawniejsze, to jest to też troszeczkę bardziej niepokojące i przy okazji bardziej interesujące wizualnie, tak, niż cokolwiek, co się wydarzyło w tych taniznach, o których mówiliśmy wcześniej. Mamy też, proszę Państwa, w sieci według kiepskich odcinek 114, 11 pana Ferdynanda, który to odcinek wykorzystuje trop zielonych ludzików. Tutaj znów pojawia się Mariusz Czajka, tym razem jako kosmita, który zainstalował się gdzieś tam lokatorsko w mieszkaniu kiepskich i który przez całe noce wygaduje potworne rachunki telefoniczne, dlatego że tak się składa, że dzwoni do kosmosu i to są drogie połączenia. To jest całkiem spoko żart, biorąc pod uwagę, że te wszystkie, ja pamiętam, jak się, nie wiem, rozmawiało z zagranicą w latach 90., no były to potwornie drogie rzeczy. Pamiętam te wszystkie akcje typu, że tam dzwonisz po 22, po 21, tak żeby było troszkę taniej, więc tak, żart, że kosmita dzwoni do kosmosu i wygaduje straszne rachunki, jest mnie całkiem rozbawił, muszę powiedzieć. Jest to kosmita, który tłumaczy się kiepskim w ten sposób, że zaparkował swój statek pod stadionem piłkarskim i ktoś mu z tego statku zajebał radio, więc to znowu wkraczało całe na biało lata 90. I prawda, można się pozachwytać tym, jak to dzisiaj jest dużo fajniej, że można byłoby statek kosmiczny zaparkować pod stadionem we Wrocławiu i pewnie byłaby dużo mniejsza szansa na to, że ktoś by ci to radio zajebał. Tak jest, tak jest. Swoją drogą nie wiem, gdzie by tam zaparkował w tamtym czasie swój statek kosmiczny, bo tam wtedy stadion na Oporowskiej tylko istniał, ten Śląska-Wrocław i tam kurwa. No, byłem tam parę razy, mój brat mieszkał obok, nie jest jakoś przestronnie, tak bym to nazwał, ale rzeczywiście jest tutaj pewien jakiś taki społeczny smaczek. No i jest oczywiście też smaczek piłkarski, bo co tutaj jest istotne, jeżeli chodzi o wspomnianego kosmitę, no on jest wielkim fanem polskiego futbolu i to się wydaje w tamtym momencie bardzo, bardzo dziwne, ale ostatnie mistrzostwa z udziałem polskich piłkarzy, jakie oglądał, to też 74, więc on miał po prostu w pamięci drużynę Orłów Górskiego, więc ta jego fascynacja oczywiście trwała. On bardzo chce tam, wiadomo, że zaczyna się picie alko tutaj z mieszkańcami Ćwiartki i bardzo chce oglądać tych polskich piłkarzy. Ferdek pokazuje mu mecz Polska-Ukraina, ten z eliminacji do Korei i Japonii, ten wygrany 3-1 przez Polaków. No ale Paździerz, jak to Menda, po prostu zdradza mu ciąg dalszy i mówi mu o tym po prostu, że w tej Korei i Japonii to się nie za bardzo powiodło. No i tutaj pojawia się jakiś taki interesujący motyw, bo kosmita stwierdzi, że on w takim razie odmłodzi drużynę Orłów Górskiego, że ma tego typu moce na Ćwiartki 3x4. Pojawia się Grzegorz Lato, który po prostu wchodzi do jakiejś takiej magicznej machiny i tutaj się pojawia pewien ciekawy, dowcipny wątek, prawda, Bartek? Tak, znaczy ja muszę powiedzieć, że jak oglądam takie stare seriale, które no, poczucie humoru czy żarty starzeją się bardzo szybko i to, co jest nieoczywiste 30 lat temu było, czy 20, no to może być oczywiste dla nas, dlatego że poszliśmy trochę do przodu, jeśli chodzi o humorek, nie? I ja się spodziewałem, że jeśli oni wzięli tego Grzegorza Latę i wsadzili go do tej maszyny odmłodzającej, to spodziewałem się, że żart będzie polegał na tym, że puenta będzie polegała na tym, że wyjdzie stamtąd niemowlę, nie? Że to jest taki, że o, coś tam źle ustawili, wyjdzie niemowlę, nie mam Grzegorza Laty, to trutu, nie? Okazało się, że scenarzyści wpadli na inny pomysł, mianowicie z tej maszyny wyszła dziewczyna z koszem kwiatów i w takim wianku, prawda? I okazało się, że to jest po prostu pani Wiosna, więc odmładzając chcieli odmłodzić Latę i wyszła Wiosna. No nie wpadłem na to, to jest całkiem błyskotliwe, muszę powiedzieć, to nie jest śmieszne jakoś bardzo, tylko kiwnąłem głową z uznaniem, jak to zobaczyłem, jak to oglądałem. I tak pomyślałem sobie, że, bo już oglądałem to po tym, jak zobaczyłem ten odcinek 13 posterunku, pomyślałem sobie, że Ślesicki to by się kurwa zesrał, by czegoś takiego nie wymyślił, nie? Wiesz, że tam jednak był jakiś pomyślunek, kurczę, i jakieś wyczucie komediowe i to, że jednak...
pewnie ten pomysł z niemowlakiem tam nawet padł gdzieś tam w tym writer's roomie, czy gdzie tam oni to pisali, ale stwierdzili, że pomyślą troszkę bardziej i może coś jeszcze więcej da się z tego wyciągnąć, nie? Tak. Tutaj akurat brawa. No, jak ten odcinek jest spuentowany, no... PZPN, żeby stworzyć nową reprezentację, bo tamta się nie sprawdza, po prostu naturalizuje czarnoskórego piłkarza i 10 kosmitów, tak? I mamy tutaj oczywiście końcowy kadr, dowcipna scena, reprezentacja Polski, czyli 10 jakichś takich po prostu zielonych ufolutków i czarnoskóry piłkarz, no wiadomo do czego to w tamtym czasie nawiązuje, więc tak, no tu u Kiepskich też różnie bywa, zresztą tych wątków ufologicznych, tak jak wspomniałeś, jest dużo więcej, mamy odcinek 168 pod tytułem W niebo wzięci, no i tutaj tak, na początku bohaterowie oglądają coś w rodzaju rozmów w toku, jakaś pani opowiada, że została porwana przez kosmitów i że na statku częstowali ją pączkami i bigosem, no tak naturalna sprawa, ktoś tam relacjonuje, że kosmici pytali go o aferę Rywina i o sławetne słowa lub czasopisma, więc domyślamy się, jakie to są okolice czasowe. No i Ferdek podchodzi do tego sceptycznie, no i powiedzielibyśmy, że no jak to, przecież miał bezpośrednie spotkania, ale wiadomo, że ciągłość to nie jest coś, o co by specjalnie jakoś dbali twórcy Kiepskich i nie jest to jakieś tam szczególnie istotne. Paździoch już wchodzi tam w jakieś takie wątki mocno, mocno spiskowe, tak? Jeżeli Red by go zaprosił do podcastu, to myślę, że Marian Paździoch by tam siedział ze 3 godziny, bo mówi o tym, że na świecie żyje, mówimy oczywiście o Ziemi, żyje tylko 10% prawdziwych ludzi, a reszta, no to właśnie jacyś tam kosmici, mutanci, tylko po prostu przybierają taką postać, więc oczywiście Marian Paździoch zbija tutaj pionę z Edytą Górniak. Nie ma zbyt wielu takich sytuacji, ale tutaj mieliśmy tego przykład. No i w końcu co? W końcu kosmici porywają Ferdka, Paździocha, Boczka i Waldka i kosmici wyglądają w bardzo specyficzny sposób. Tak w odcinku o Ciuchci, to było bardzo dawno temu, śmialiśmy się z tego, że Kulfon ma kutasa zamiast nosa, ale tutaj ta wizja zostaje wypełniona w 100%, nie? Kulfo Centauris, Michał. Kulfo Centauris, tak. Tak, to rzeczywiście kosmici, kosmici na statku kosmicznym w tym odcinku mają, no, penisy zamiast nosu. Tutaj niektórzy nas proszą, żebyśmy nie przeklinali aż tak bardzo, więc mogę powiedzieć członki, prawda, zamiast nosów. Żart w tym odcinku jest całkiem spoko, tylko że niestety jest przyciągnięty, to jest bolączka Kiepskich akurat, muszę powiedzieć, że czasami żart jest ciągnięty nieprawdopodobnie długo, przez 20 minut i ty już wiesz, do czego on zmierza, tylko że musi do niego zmierzyć, tak, już w końcu i przyznaję, że niektóre odcinki zdarzało mi się oglądać na przyspieszeniu razy dwa. No to tutaj żart polega na tym, że nikt do końca na tym statku nie wie, dlaczego akurat oni zostali porwani i wszyscy im każą jak w urzędzie iść do innego pokoju, tak, iść tam dowiedzieć. Kapitan Ufoków okazało się, że w swojej kajucie ogląda jakieś UFO porno, znaczy taką tańczącą UFO dziewczynę zamiast brać się za jakąkolwiek robotę. No i w końcu tak się wkurwia na tych ludzi, którzy próbują dojść, dlaczego w zasadzie zostali porwani, że wypuszczają ich gdzieś tam w kapuście pod Rzeszowem. Panowie stwierdzają, że w tym całym kosmosie to jest jeszcze większy burdel niż w Polsce. Okej, ta puenta jest spoko, nie, że bo tam wcześniej w tym odcinku tam narzekał trochę Ferdek, że straszny burdel tam jest, nie? Ale ten odcinek przede wszystkim należy obejrzeć dla sceny, dla krótkiego momentu z okolic 20 minuty, w którym to Marian Paździoch krzyczy w niebo: fiuty! I mi się wydaje, że ktoś, kto ma na to czas i przestrzeń, powinien po prostu wyciąć ten fragment, wrzucić na YouTube'a i to będzie wspaniałe reakcyjne, powiedzmy, wideo, tak? Marian Paździoch, który krzyczy fiuty. To jest coś, co mnie rozbawiło tak, że... No nie zesrałem się, ale oplułem monitor. Tak, to jest zupełnie, zupełnie zrozumiałe. No, tych wątków oczywiście było więcej, tak? Mamy odcinek pod tytułem UFO po prostu, odcinek 307 i tam Marian Paździoch na Giewoncie zakłada komrze i planuje po prostu nawracać kosmitów, tak? Już tytułuje się od tamtego czasu jako czcigodny pątnik piewca bezbrzeżnej galaktycznej krainy, więc tutaj też warto, jest to dosyć intensywna sprawa. Mamy odcinek Gatunek, no i to jest odcinek 443, więc tam pod względem technicznym dzieje się więcej, bo tego CGI jest dużo i to jest faktycznie takie horrorowe invasion, nie? Mamy tam po prostu jakieś kurwa kosmiczne macki, które przemierzają po prostu korytarze, mamy wielki statek nad Wrocławiem, więc tam już było w tym wszystkim zrobione. Mamy też późny naprawdę odcinek Tajemnica Arnolda Boczka, 583 odcinek, no i tutaj Ferdek dowiaduje się o inwazji kosmitów, która ma nastąpić, ale ci kosmici są powiązani z żołnierzami SS. No i to jest
właśnie, to jest dżuz kiepskich, nie? Jakby to się może wydarzyć tylko i wyłącznie w tym serialu, trzeba przyznać. Tak, tak, tak. No, to jest jeden z ostatnich odcinków w ogóle w serialu, tak? Mm-hmm. Więc to już jest ten moment, kiedy... Na zasadzie, dobra, zróbmy tak, to. Tak, tak, serial już tutaj, prawda, był w takich okolicach, że o Matko Boska, tak? Momentami. No dobra, to dość może o kiepskich. Powiedzmy sobie jeszcze o dwóch tekstach kultury, które wykorzystywały motyw UFO, polskich tekstach kultury. Mianowicie, pierwszym z nich jest Yrek Kosmiczna Nominacja. Nie będziemy mówili o nim jakoś bardzo długo, dlatego że zakładam, że kiedyś zrobimy osobne odcinki o tych dwóch wspaniałych arcydziełach kinematografii autorstwa Jerzego Gruzy. O drugim, prawda, mam na myśli Gulczasa jak myślisz. Tak, był taki moment dla osób, które nie wiedzą, że Jerzy Gruza majstrował filmy z dużym udziałem członków i członkiń ekipy Big Brotherowskich. No i właśnie Yrek jest filmem, w którym motyw UFO jest na pierwszym miejscu, no bo tutaj znowu widzimy, podobnie jak w odcinku kiepskich Umcia, statek kosmiczny, który gdzieś tam sobie krąży nad Polską, tym razem nad Warszawą, tak, widzimy ścisłe centrum, Rondo Dmowskiego, tak, rotundę. Dla mnie on był bardzo miły, ten obrazek, no bo przypomniałem sobie, to pewnie było kręcone w okolicy 2001-2002 roku i mam dobre wspomnienia związane z tym konkretnym miejscem w Warszawie. No i co, no i o czym opowiada film? Opowiada o tym, że jeden z członków drugiej edycji polskiego Big Brothera, mianowicie Ireneusz Grzegorczyk, ma zapłodnić kosmitkę, która jest w nim absolutnie zakochana i ta kosmitka przez cały film powtarza Yrek w tej roli Joanna Drozdowska. Kosmitka nazywa się E-mail, jest to bardzo milenialski, tylko około mileniowy, powiedzmy, żart. Milenijny, bo można powiedzieć. Tak. W zasadzie nawet, mógłbym rzec. Ona powtarza cały czas. Yrek jest w bardzo obcisłym kostiumie i ma być sexy. No i ten Yrek w jednej z pierwszych scen informuje swoją rodzinę o tym, że ma właśnie zapłodnić kosmitkę. Jego małżonka jest... Znaczy, on ma z tym problem, tak? Jakby na przykład mówi mu, że ja nie jestem zazdrosna, ale nie chcę, żebyś płacił alimenty albo ponosił jakieś koszty. Nie? Więc jakby nie wiem, być może to jest jakaś taka bardzo otwarta relacja, bo tych problemów ona ma z tą całą sytuacją zaskakująco mało. Tak, tak, tak. To jest jakiś taki otwarty związek, ale nie pod względem budżetowym i biznesowym. Tak. Mamy tam jeszcze Iwa Pawłowskiego, to jest niskorosły aktor, którego możecie kojarzyć, czy to tam, nie wiem, z programów Szymona Majewskiego, czy z kilku innych produkcji, no domyślamy się, że te role nie były jakieś takie, powiedzmy, za bardzo rozbudowane, bo wiadomo też, jakie było podejście do pewnych spraw, ale on tutaj też gra jednego z kosmitów. No padają tam jakieś okropne żarty, to znaczy w ogóle, jeżeli chodzi o Gulczasa, bo ten film Gulczas, a jak myślisz, jest bardzo złym filmem, nie? Tak pod względem, wiesz, warsztatowym, jak każdym. Ale można odczuwać wobec niego nutkę sympatii. No wiadomo, że to jest tak klepnięte po prostu w 5 minut, żeby zdyskontować tę popularność tej pierwszej ekipy Big Brotherowskiej. Jest to rozsypujące się co chwilę, ale całkiem urocze. No wiemy, że to było kręcone w 12 minut. No mamy tam przynajmniej Rudiego Schuberta, który mówi: Paco, jebnij mu! Bo Rudy Schubert jest szefem gangu motocyklowego i ma tam jakiegoś takiego swojego bodyguarda, a sam też jest dosyć hardy. Nie jest to aż tak męczące. Jest to słabe, ale jest to śmieszne w jakiś taki skomplikowany sposób mimo wszystko, albo przynajmniej urocze. Ale film Yrek Kosmiczna Nominacja, którego nie będę udawał, nie odświeżałem sobie przy okazji tego odcinka. Widziałem ten film kiedyś tam w telewizji. Jest po prostu filmem tak, kurwa, odpychającym, tak męczącym, nie? Tak już przeciągniętym, jeżeli chodzi o humor, że Chryste Panie, nie? Więc jeżeli chodzi o ten dublet Big Brotherowy Gruzy, no to Gulczas, a jak myślisz, fatalny, ale do przejścia. Natomiast Irek jest już zupełnie, zupełnie nie do przeżycia. Tak, no ja sobie go akurat przypomniałem. Nie mam za wiele na jego temat do powiedzenia. Jakby ktoś chciał go sobie przypomnieć, powiedzmy w miarę bezboleśnie i szybko, to polecamy. Mietrzyński kiedyś zrobił dwa filmy o Yrku. Tak, tak, tam tak, jest tak. Jakaś taka synteza, powiedzmy, tego, co się w tym filmie działo na YouTubie. Natomiast to może już wyjdźmy z tego Yrka. Mm-hmm. No mówię, wrócimy do niego przy okazji odcinka, który poświęcimy w całości jemu, z jakiegoś powodu. Ale tutaj warto właśnie powiedzieć, że Yrek też korzystał z tych tropów
ufologicznych, to już pewnie była jakaś taka końcówka, powiedzmy, tego momentu, w którym ten temat jeszcze kogokolwiek grzał, tak? No ale, no właśnie, korzystał z tropu zapłodnień, tylko że to nie były straszne eksperymenty, tylko to właśnie był ten taki trop bardziej, że taki, prawda, sowizdżalski, że jestem facecikiem, jest sexy kosmitka. To jest po prostu dokładnie to, o czym w swoich filmach czasami mówił Mariusz Max Kolonko, także kiedyś dotrzemy do jakiejś innej planety i tam będą sexy kosmitki, no to właśnie to. Natomiast przejdźmy do roku 2004 i to będzie już ostatni tekst kultury, którym się dzisiaj zajmiemy, który, polski tekst kultury, który korzystał z tropów związanych z UFO, mianowicie był to serial Kosmici. I to jest prawdziwe polskie Lost Media. Muszę powiedzieć, że ani ja, ani zakładam ty, nie zapoznaliśmy się z tym serialem, nie dlatego, że nie chcieliśmy, tylko dlatego, że no w sumie nawet bardzo chcieliśmy, ale to jest serial, który jest po prostu niedostępny. Więc drogi Polsacie, ja wiem, co w którymś odcinku mówiłem o waszej usłudze Polsat Go, Box Go, tak, nie, Polsat Go się nazywa ta usługa. Co więcej, nie zmieniłem zdania na temat tej usługi, bo jeszcze miałem przy okazji teraz tego odcinka z nią do czynienia i ona działa chyba jeszcze gorzej niż działała. Więc ja wiem, co mówiłem na temat tej usługi, ale drogi Polsacie, jeśli chciałbyś na przykład kiedyś, nie wiem, wrzucić na ten serwis serial Kosmici, to ja cofnę wszystkie swoje słowa i obiecuję nie nabijać się jakoś z was za bardzo, bo bardzo chciałbym po prostu zobaczyć tych kosmitów. No, o czym to jest? To Kosmici to jest serial o tym, że do Polski przybywają, no właśnie, kosmici i zamieszkują w mieszkaniu obok jakiejś tam innej rodziny i próbują ukryć fakt, że są kosmitami. No i próbowaliśmy jakoś tam, powiedzmy, rekonstruować, co się działo w tym serialu na podstawie, no nie wiem, starych postów z forów sprzed tam 15-20 lat, tak, i jakichś, nie wiem, opinii z wtedy i tak dalej, i tak dalej. No jest to niełatwe, nie? No wiemy bardzo niewiele. Tak, a chcielibyśmy wiedzieć wszystko rzeczywiście. No tak, te poszukiwania trwały, szukał tego serialu Kajetan Kusina na swoim fanpage'u Kusina Kulturę. No i tak, no i nie udało się rzeczywiście, pojawiają się tam jakieś, powiedzmy, wspomnienia na zasadzie, że no tak, no pamiętam, że coś takiego było, ale gdzie, co, jak, no mamy jakiś kadr, widzimy na nim osobę, która jest właśnie tak jak w typowych też antysemickich dowcipach, takim, że typowy Żyd, tak, jest elegancki i z pejsami, więc na pewno obraca dużym, dużym hajsem i tak dalej. Jakby wiemy, już to nam daje, powiedzmy, jakiś wgląd w to, jaki tam humorek był stosowany, chociaż zaledwie się tutaj domyślamy, no bo rzeczywiście większość osób kojarzy tylko, że no tak, to było słabe, tak, wyemitowano tylko 3 odcinki, tak, na spróbę, ale to absolutnie nie pykło. Jak się popatrzy na komentarze na Filmwebie, to Jezus Maria, no to naprawdę, nie? To jeżeli by się to porównało z Irkiem Kosmiczną nominacją, to można by pewnie odnieść wrażenie, że Irka ludzie wręcz chwalą, bo tutaj po prostu 1/10, szkoda gadać, coś tam, to jest początek końca Olafa Lubaszenki, naprawdę bardzo, bardzo zły serial, jeszcze gorszy od Dylematu 5, no było to rozwinięcie serialu Alternatywy 4, oczywiście doskonałe i bardzo, bardzo potrzebne. Ktoś napisał o tym, że spodziewał się, że puszczą 13 posterunek, a tutaj puszczają tę hałę, tutaj cytuję, tak? Ktoś mówi o tym, że Jezu, zamiast tego szajsu lepiej zarzucić stare odcinki kiepskich albo cokolwiek, na przykład iść na całość, więc to już po prostu gość jest tak zdesperowany, jakby wszystko, tylko nie kosmici. No więc tak, rzeczywiście trudno dotrzeć do tego, jaka jest tutaj geneza i jaka była treść, jaka była substancja kosmitów, ale wiemy, że Tomasz Solarewicz był tutaj współodpowiedzialny za scenariusz, to jest osoba, która pracowała też przy takich serialach jak Pucuś, świetna rzecz, czy Czego się boją faceci, czyli Seks w mniejszym mieście z Cezarem Pazurą. O Jezus Maria, to było bardzo kurwa, bardzo tak. Niedobre. Ten serial akurat pamiętam, na to się załapałem. Współautorem scenariusza był też Wojciech Tomczyk, a muzykę skomponował bardzo młody Radzimir Dębski. To jest ciekawa rzecz, bo był wtedy, zdaje się, że 17-latkiem, więc na pewno nie pomogło mu to jakoś bardzo karierowo, natomiast no to wskazuje na to, że no bardzo wczesna fucha i odpowiedzialna jednak pisanie muzyki do serialu, który będzie transmitowany w ogólnopolskiej telewizji. Natomiast tak, te tropy się bardzo często urywają i
Oczywiście jest to dziecko tej strategii polsatowskiej na zasadzie puszczamy tam po 3 odcinki jakiegoś serialu i zobaczymy, co będzie żarło i ten, kto wygra, ten będzie miał po prostu swój serial, który będzie produkowany. No tutaj nie zażarło, to możemy z całą pewnością stwierdzić do tego stopnia, że wzmianki o tym serialu nie ma ani w wywiadzie Rzece z Olafem Lubaszenką, ani, tak jak mówiłeś, nie da się tego za cholerę nigdzie znaleźć, więc jest to jakiś taki po prostu skarb z gówna zachowany gdzieś bardzo, bardzo głęboko pod powierzchnią. Tak, tym bardziej, że... Znaczy, to jest w ogóle dość zabawne, że o tym serialu nie ma mowy w wywiadzie Rzece z Lubaszenką. No, z Lubaszenką, który no, był kimś w rodzaju chyba showrunnera tego serialu, tak? Dlatego, że Lubaszenko tam w tej książce mówi o swoich porażkach artystycznych i komercyjnych, tak? Na przykład wspomina o tym, że w 2000 roku zrobił taki serial Skarb Sekretarza i że on zupełnie nie pyknął i on przyznaje, że to nie był dobry serial. No i that being said, tak? Nie wspomina w ogóle o kosmitach, tylko ten serial jest wspomniany tak tylko hasłowo na samym końcu książki w sekcji z dorobkiem artystycznym, tak? Więc to jest rzeczywiście zastanawiające. Ja bym to bardzo chciał zobaczyć. U wspomnianego przez ciebie Kajetana Kusiny pozdrawiamy. Wypowiedział się między innymi Patryk, który napisał tak. Zapamiętałem tylko jedną scenkę, po czym się zniechęciłem. Wiem tylko, że gdzieś ktoś kiedyś zażartował, że relacje z kosmitami przypominały relacje Polaków z Żydami. Więc być może to jest jakby z tego wątku wynika to zdjęcie pewnie tak, no. Wojciecha Paszkowskiego, tak, z tymi sztucznymi pejsami i tak dalej. No, no ciężko powiedzieć. Tutaj trochę się rozglądaliśmy nad tym serialem po Facebooku i w różnych miejscach i z pomocą przybyła Dagmara Niemiec, która kiedyś wspomniała o serialu Kosmici w tekście dla serwisu Nerdheim. I tutaj zacytujemy fragment tej krótkiej notki o tym serialu. Ta notka była właśnie pisana na podstawie jakichś takich zatartych wspomnień, tak? No bo pewnie sama Dagmara Niemiec też nie oglądała tego serialu, nie wiem, niedługo przed jej napisaniem, tak? Ich fabułę można na upartego porównać do trzeciej planety od Słońca, jeżeli koniecznie potrzebujemy skojarzeń z zachodnią popkulturą. Na zwykłym krajowym blokowisku zamieszkują tytułowi przybysze z kosmosu, rodzina ludzikiewiczów, Ala, jej mąż Mundek i młodszy brat Patryk. Nietypowe zachowanie nowych lokatorów intryguje małżeństwo Majewskich, Lucynę i Zbynka, rodziców nastoletniej Beaty, która szybko wpada w oko młodemu ludzikiewiczowi. Majewscy, jak można się domyślić, odkrywają sekret sąsiadów i nie bardzo wiedzą, jak normalnie funkcjonować obok kosmitów. Z kolei ludzikiewiczowie nie mają pojęcia, co zrobić z sąsiadami, którzy poznali ich tajemnice. Kosmici mieli w teorii naprawdę niezły potencjał, bo czy ktoś gdzieś widział obcych mieszkających w bloku, traktujących alkohol jak łakocie i upijających czekoladą? No ja nie widziałem, ale muszę powiedzieć, że jest to bardzo typowy polsatowski dowcipas, taki polsatowski albo kabaretowy, powiedzmy, który skojarzyłbym z kabarecikiem lat 90., nie? Że alkoholik, coś tam, wódeczka. Tak, no przy czym faktycznie, tak jak Dagmara Niemiec tutaj sugeruje, być może z tego konceptu dałoby się coś wyciągnąć, tak, że wrzucamy kosmitów w ten taki polski, blokowiskowy kontekst i budujemy na tym gagi, ale rzeczywiście to, co tutaj sobie przypomina autorka, wskazuje na to, że raczej linia najmniejszego oporu, raczej Polacy to piją wódkę, szkipyn, jakby tego typu historie i tyle. Natomiast bardzo, bardzo bym to chciał zobaczyć. No nie wiem, może ktoś z was to gdzieś zdigitalizował, po prostu, wiecie, no wink, wink, no to nie jest nigdzie oczywiście dostępne, więc w razie czego odezwijcie się do nas, bo chcemy spędzić 60 minut w doskonałych nastrojach. Ewentualnie, panie Solosz, wiemy, że pan nas słucha, bardzo prosimy, pan to ma na VHS-ie i sobie przypomina regularnie, pewnie co tydzień w piątek zasiada pan i ogląda te 3 odcinki Kosmitów i ubolewa do dziś, że nie powstało tego tyle, co Kiepskich na przykład, nie? Ja myślę, że Zygmunt Solosz te takie najbardziej wstydliwe momenty, jeżeli chodzi o historię Polsatu, po prostu trzymał w wąsach i w momencie, no kurczę, nie wiem, no to są jakieś pilnie strzeżone tajemnice w każdym razie, tak, wszystko na to wskazuje. Strefa 51 niemalże. No dobrze, proszę państwa, dotarliśmy do końca naszej, prawda, rozmowy na temat tego, co polska popkultura potrafiła zrobić z tematem UFO. Natomiast w trzecim odcinku UFO, który już za kilka tygodni wleci na naszego YouTube'a i naszego Spotify'a i wszystkie inne serwisy, będziemy rozmawiali o polskim ruchu ufologicznym, o tym, o Fundacji Nautilus między innymi, tak, o programie Niedowiary, czyli o tych wszystkich rzeczach, które działy się wokół różnych relacji związanych z kosmitami. No i też powiemy o tym, jakie są najnowsze teorie, najnowsze ustalenia dotyczące Jana Wolskiego, czyli czy rzeczywiście Jan Wolski widział kosmitów, a może tam coś innego było, jakaś inna sytuacja była, prawda, grana.
to tego się Państwo dowiedzą z odcinka trzeciego. Tak jest, tak będzie, także musicie się tutaj jeszcze troszkę wstrzymać. Jeżeli jesteście niecierpliwi, to przepraszamy. Więc tak, przypominam jeszcze raz o głosowaniu w plebiscycie Best Stream Awards. Oznaczajcie nas, dodawajcie tam hashtag przy wiadomych postach z ogłoszeniami nominacji, bo konkurencja jest gruba. Idziemy po co? Nie mam pojęcia, czy to się uda, ale przynajmniej spróbujmy. A przede wszystkim dziękujemy naszym patronom i naszym patronkom, dzięki którym możemy oglądać odcinki kiepskich, możemy oglądać Rodzinę Zastępczą, dzięki którym musimy oglądać 13 posterunek. W każdym razie mamy możliwości, żeby to dla was robić, także bardzo, bardzo, bardzo wam dziękujemy. Jeżeli chcecie dołączyć do tego grona, to zapraszamy na patronite.pl/podcastex albo na buycoffee.to i tam można nas wesprzeć jednorazowo. No to co, będziemy się żegnać w takim razie. Do usłyszenia. Cześć. Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.